Natomiast na tym to polega. Przyszłość polega na tym, że musimy ją współtworzyć, że musimy być odważni, musimy to robić razem. Po prostu, takie to proste. I słuchajcie, o tym jest kampus. Kampus jest właśnie o rozmowie, o odwadze, o projektowaniu rzeczywistości, o projektowaniu naszej przyszłości w taki sposób, żebyśmy po prostu byli szczęśliwi i żebyśmy wiedzieli, że mamy szansę być dumnymi obywatelami Polski, którą tak bardzo kochamy. I słuchajcie, często jak rozmawiam z młodymi ludźmi, to czasami niektórzy mówią w złości, że oni już mają dosyć, że oni nie chcą się angażować, niektórzy mówią, że w ogóle wyjeżdżają. To najbardziej rani moje serce. Dlatego, że jeżeli nie będziemy tego robić razem, jeżeli razem nie wymyślimy pomysłu na Polskę, na te wszystkie wyzwania, które przed nami, to chyba się nic nie opłaca. I dlatego tak bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj razem. Będziemy mogli razem rozmawiać, będziemy mogli razem się zastanawiać nad tym, co jest dzisiaj naprawdę ważne. Jak ma wyglądać nowoczesna, uśmiechnięta europejska Polska. A do tego będziemy to robili w atmosferze otwartego dialogu. I myślę sobie, że ta kolejna rozmowa będzie tego dowodem, że jeżeli są jakiekolwiek różnice, słuchajcie, w Polsce, bo często nie lubi się polityków, klasyfikuje ich w taki sam sposób, to niech ta debata kolejna i wszystkie inne dni będą dowodem na to, że my po prostu jesteśmy otwartymi ludźmi. Ludźmi, którzy są ciekawi. Ciekawi was, ciekawi świata, ciekawi waszych pytań. Bo jak ktoś zatracił tę ciekawość, to tak naprawdę nie ma czego szukać. Ani w polityce, ani w życiu publicznym. I na koniec chciałem wam podziękować, dlatego że jesteście tutaj, bo się chcecie angażować. Chcecie się angażować w życie polityczne i społeczne, a samo to zasługuje na wielki szacunek. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Słuchajcie, a teraz czas na pierwszego gościa. Donald Tusk. Gdańszczanin, z wykształcenia historyk. W czasach studiów na Uniwersytecie Gdańskim zaangażował się w działalność opozycyjną. Po 1989 współtworzył Kongres Liberalno-Demokratyczny, następnie Unię Wolności, a w 2001 był jednym z założycieli Platformy Obywatelskiej. Był wicemarszałkiem Senatu, a następnie Sejmu. W 2007 roku został premierem. Sukces ten powtórzył w 2011 roku. W 2014 roku został wybrany przewodniczącym Rady Europejskiej, stając się pierwszym Polakiem w historii, który objął tak ważną funkcję w strukturach europejskich. W 2019 roku został przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej. Z żoną Małgorzatą ma dwójkę dzieci, Michała i Kasię. Szczęśliwy dziadek piątki wnucząt. Prawdopodobnie jeden z najlepszych piłkarzy w historii polskiej polityki. Przed państwem Donald Tusk. Dziękuję bardzo. No, jestem wzruszony i poruszony komplementami, które płynęły z tego ekranu. Szczególnie ten piłkarski komplement zrobił na mnie duże wrażenie. No, ja się bardzo cieszę. Ja wiem, że możecie patrzeć z pewnym niepokojem, no bo radykalnie podniosła się średnia wieku na sali, od kiedy wszedłem.
ale obiecuję wam też, że podniesie się trochę temperatura i bo mam taki zwyczaj i część z was pewnie to już zauważyła, że walę raczej prosto z mostu i mówię bardzo szczerze, co mi leży na sercu. I dlatego oczywiście chcę zacząć od podziękowań. Wam bardzo dziękuję, że chcę wam się rozmawiać o polityce. Ja się bałem przez pewien czas, że polityka, rozmowa o Polsce, o przyszłości Europy, że to jakoś wyszło z mody, że to jest jakby zajęcie, praca, czasami hobby starszej generacji. A wy, i nie tylko wy, ale wy jesteście tego dzisiaj najbardziej takim spektakularnym dowodem, że nie, że nie wyszło to z mody i że można chcieć myśleć o przyszłości swojego kraju także wtedy, kiedy ma się lat 18, 20, 25. I nawet nie macie pojęcia, jak bardzo to zwiększa moją motywację i takie poczucie, że moja praca nabiera o wiele, wiele głębszego sensu, kiedy widzę was dzisiaj tutaj w Olsztynie i wiem, że tysiące rówieśników w całym kraju. I to, że wam się chce o tej przyszłości myśleć i rozmawiać, tak samo jak, a może nawet bardziej niż w wielu innych miejscach na świecie, w wielu innych krajach, także w Europie, to nadaje, i Rafał na pewno ze mną się zgodzi, naszym wysiłkom właśnie ten szczególny sens i taką dużo większą rangę. No i oczywiście wielkie dzięki i uznanie dla ciebie za ten pomysł. Znaczy to, że udało się... Znaczy no, ja jestem też tego beneficjentem. Znaczy dla mnie to jest wielka chwila, że mogę, no pewnie jest tutaj gdzieś was z 1000, może więcej, i że mogę mieć tak kapitalne, tak młode i tak energiczne audytorium, no to jest dla mnie też jak zastrzyk energii, a zawdzięczam to pomysłodawcy, twórcy idei Kampusa Rafałowi. Także jeszcze raz uznanie i serdeczne dzięki. Ale nie będę ukrywał, że oprócz tego naprawdę bardzo dużego ładunku dobrej energii, serdeczności, mi dzisiaj w głowie i w sercu jest jakby wcale nie tak wesoło, no bo to już o czym mówił mój przedmówca, ja dzisiaj w głowie i w sercu mam problem i konsekwencje tego problemu, jaki dzisiaj mamy na wschodniej granicy. Mówię nie tylko o tym, że tam doszło do przekroczenia granicy. I nie mówię o tej grupie uchodźców. Mówię o dużo groźniejszym przekroczeniu granicy, jakim jest przekroczenie granicy podłości. Nie ma nic groźniejszego niż taką granicę wytyczoną przez zupełnie elementarną moralność. Przekracza już nie pojedynczy człowiek czy grupa ludzi, ale kiedy tę granicę podłości przekracza władza. Dlaczego mówię o tym w takim przekonaniu, chociaż wiem, że pewnie w wielu aspektach dotyczących bezpieczeństwa granic, jak traktować uchodźców, jak postępować w tej konkretnej sytuacji, będziemy się na tej sali różnić. Ja nie mam żadnych iluzji, że moje takie dość twarde przekonanie, twarde stanowisko, że pierwszym zadaniem państwa jest ochrona granicy i terytorium, za które się odpowiada, że to nie musi odpowiadać wrażliwości każdej i każdego z was. Ale są właśnie granice, które są wytyczone dość czytelnie. I to są granice uczciwości i podłości. Tego kryzysu, jaki mamy dzisiaj w Usnarzu Górnym, w ogóle nie musiało być. Tylko dzisiaj w Polsce u władzy są politycy, którzy nie wahają się powiedzieć na przykład o cierpieniu Białorusinów, katowanych i więzionych przez Łukaszenkę, że to jest polityczne złoto. Nie wiem, czy wszyscy się orientujecie, pamiętacie, o czym mówię, ale były te słynne maile ministra Dworczyka. No, w czasie wymiany poglądów premier Morawiecki powiedział: słuchaj, tam co się dzieje na Białorusi, to jest dla nas polityczne złoto. I dla tej władzy to, co dzieje się dzisiaj na granicy polsko-białoruskiej, to jest polityczne złoto i polityczne diamenty. Nie musiało być tej sytuacji. Jaki jest powód, dla którego, a przecież wszyscy o tym wiemy, to powiedzieli ludzie władzy. Jaki jest powód, że mimo że ta władza nie potrafiła zapewnić szczelnej granicy, że ta władza nie zapobiegła, i mówię tutaj o ostatnich dniach, tygodniach i miesiącach, nielegalnemu przechodzeniu przez granicę setek i tysięcy migrantów, ale nagle uznała, że zrobi się taki
taki polityczny, mocny, takie polityczne, mocne i podłe w swojej istocie przedstawienie. Bo tak naprawdę wywołanie tego kryzysu na granicy to spotkanie złych intencji, złych polityków. Z jednej strony mamy Łukaszenkę, z drugiej strony mamy Kaczyńskiego. Jeden i drugi ma swój interes w tym, aby takie kryzysy wywoływać. Jeden chce destabilizować Polskę i Unię Europejską, a drugi chce podsycać lęk, strach, poczucie niepewności i demonstrować tą swoją wolę ochrony granicy. To jest z samej swojej istoty podłe zachowanie, bo stawką jest życie i zdrowie tych zupełnie niewinnych ludzi. Można dyskutować o tym, w jaki sposób uszczelniamy granice, czy i kogo przyjmujemy, kto zasługuje na azyl, techniki ochrony granicy. O wszystkim można dyskutować, ale nie można cynicznie użyć jako pionków w swojej grze nieszczęśliwych ludzi, którzy szukają bezpieczeństwa, których życie i zdrowie jest zagrożone właśnie przez taką cyniczną, dość podłą postawę, niestety w tym przypadku polskiego rządu, polskiej władzy. Kłopot polega na tym, że ja jako historyk, jako też uczestnik wielu zdarzeń politycznych w ostatnich latach, wiecie, naoglądałem się różnych polityków i o nich możecie też przeczytać w wielu książkach, o takich typach polityków. Są politycy cyniczni, zdolni nawet do bardzo złych rzeczy, ale równocześnie skuteczni. I wiele im się wybacza z tego tytułu, że potrafią rozwiązywać problemy, chociaż sami nie budzą zaufania ani sympatii ze względu na swój charakter czy temperament. Bywają politycy niezwykle etyczni, z otwartym sercem. Po prostu dobrzy ludzie, ale nie zawsze skuteczni. Może za mało cyniczni, żeby osiągać efekty swojej pracy. Z jednymi i z drugimi da się żyć. Ale kiedy mamy do czynienia z politykami, którzy nie mają granic etycznych, którzy są zdolni do podłych rzeczy, a równocześnie są kompletnie bezsilni, niezdolni do rozwiązywania jakiegokolwiek problemu, tacy nieprzyzwoici nieudacznicy, to wtedy ten problem staje się bardzo, bardzo poważny dla nas wszystkich. Dzisiaj mamy do czynienia właśnie z taką władzą. Ten kryzys na granicy, tych kilkadziesiąt ludzi tam koczujących, to jest problem w sensie organizacyjnym, logistycznym, technicznym, a nawet politycznym do rozwiązania w ciągu jednego dnia. Chciałbym, żebyście dobrze zrozumieli, tu nie ma oczywiście złotych rozwiązań. Presja migracyjna jest i będzie coraz większa. Zmiany klimatyczne w dużo większym stopniu niż wojny czy terror doprowadzą, już doprowadzają do migracji nieporównywalnie większych niż kiedykolwiek w znanej nam przeszłości. To jest jakby rzecz zupełnie oczywista. Do tego trzeba się umieć przygotować. I tak jak powiedziałem, nie będzie złotych sposobów takich, że wpadniemy na jakiś pomysł i problem rozwiązany. I trzeba będzie wybierać, będą dylematy moralne. Komu pomóc, komu nie, czy można wszystkim pomóc, wiadomo, że nie. I będziemy się też o to spierać. Okej, na tym polega polityka. Pod jednym warunkiem, i ona jest dopuszczalna, pod jednym warunkiem, że z taką samą energią, mocą, determinacją chcemy być i skuteczni, i na tyle, na ile to jest możliwe w polityce moralni. Nie chcę żyć w kraju, nikt normalny, przed którym władza stawia dylemat albo bezpieczeństwo, albo człowieczeństwo, jak ktoś to mądrze nazwał, bo przed takim dylematem chcą nas dzisiaj stawiać. Dobra władza robi wszystko, żeby zapewnić obywatelom bezpieczeństwo i nie odzierać ich z człowieczeństwa. I znów można dyskutować o proporcjach, o konkretnych metodach działania, ale nie można rezygnować z jednego celu na rzecz drugiego. Co gorsza, w Polsce mamy do czynienia z władzą, która chce nas odrzeć z człowieczeństwa, chce nas pozbawić ludzkich odruchów, bo sama ich nie ma, a równocześnie zabiera nam elementarne poczucie bezpieczeństwa każdego dnia. Bo oni nie tylko, że wykorzystują cynicznie, robią to polityczne złoto z nieszczęścia uchodźców, ale w dodatku nie są w stanie zapewnić ani bezpiecznej granicy, ani bezpieczeństwa geopolitycznego. Słuchajcie, Litwini, kiedy ten problem się u nich zaczął, to na przykład tam minister spraw zagranicznych pojechał od razu do Bagdadu i zaczął negocjować, tłumaczyć rządowi irackiemu, że organizowanie tych lotów na dużą skalę z Iraku do Białorusi, a później transport do granicy litewskiej, to jest coś niedopuszczalnego. Starali się negocjować. Pojechali urzędnicy Unii Europejskiej. Udało się ograniczyć ilość lotów, przynajmniej jeśli chodzi, te czarterowe dalej funkcjonują, ale przynajmniej jeśli chodzi o te linie regularne.
Szczelność granicy można było zapewnić dużo wcześniej, ten kryzys na Litwie i było wiadomo, że zaraz przyjdzie do nas. On się zaczął no, naprawdę jakiś czas temu. Jeśli stosuje się procedury, a my musimy je stosować, jesteśmy granicą zewnętrzną Unii, musimy je stosować. I one, jeśli są stosowane skutecznie, konsekwentnie, nie zawsze to ładnie wygląda, w ogóle polityka to nie jest najbardziej estetyczna ze sztuk, z dziedzin, ale jeśli się jest tym konsekwentnym, to ilość uchodźców, szczególnie tych, którzy nielegalnie chcą przekroczyć granicę, maleje radykalnie. Gdybyśmy stosowali konsekwentnie i umiejętnie jako polskie władze procedury, jakie mamy u nas w kraju, jakie są w Unii Europejskiej i które wynikają z międzynarodowych standardów, to tego kryzysu, który nam rani serca, na którego nie sposób już, znaczy przecież nie sposób patrzeć na tę sytuację, tego kryzysu w ogóle by nie było. I dlatego ja mam w sobie taką ogromny żal i ogromną pasję, że rząd PiS-u wystawia nas na ten moralny hazard, a równocześnie nie daje w zamian żadnej jakby nagrody, jeśli w ogóle może być coś nagrodą przy takim moralnym hazardzie. Chcę wam powiedzieć, że ja mówię też konkretnie o tym przypadku nie dlatego, że on też tak bardzo rozgrzewa nasze emocje, ale w nim naprawdę jak w soczewce widać wszystkie podstawowe dylematy polityczne. I przede wszystkim właśnie ta sytuacja pokazuje, przynajmniej dla mnie to jest oczywiste, jak jest ważne, żeby ich odsunąć od władzy. Ja tutaj wróciłem, powiem szczerze, też dlatego, że zdaję sobie sprawę, że wasze pokolenie chciałoby polityki czystej, chce tworzyć, chce kreować, chce kochać, niekoniecznie się bić i niekoniecznie na polu walki, gdzie nie ma standardów i gdzie ta walka wygląda czasami w taki brudny sposób. A ja jestem na to gotów. Ja tak naprawdę przyjechałem tutaj po to, żeby wziąć na ciebie ten obowiązek i ten ciężar. Bo mam głębokie przekonanie, że wiem, jak pogonić tych wszystkich, którzy z polskiej polityki czynią takie piekło dla nas wszystkich nie do zniesienia. I wiecie, no to potrwa 2, maksimum 3 lata, jestem o tym przekonany. Ale no, też jestem tutaj po to, żeby nie żeby komukolwiek miejsce zająć, tylko żeby te miejsca dla was się zwolniły. Bo w to głęboko wierzę, że wy znajdziecie lepsze sposoby, żeby polityka była równocześnie i skuteczna, i tak jak to możliwe moralna. I tego wam z całego serca życzę. Donald Tusk. Słuchajcie, a teraz zasady, bo zasady są ważne. Po pierwsze, dzieje się coś bez precedensu, dlatego że w Polsce politycy ze sobą w ogóle nie rozmawiają, to po pierwsze. Poza tym nieczęsto chcą rozmawiać z młodzieżą, nieczęsto chcą rozmawiać w ogóle z obywatelami poza kampanią wyborczą. Natomiast właśnie tym Donald Tusk, ja i tak wielu polityków opozycji i polityczek opozycji się różni od dzisiaj rządzących, że my jesteśmy otwarci na debatę naprawdę otwartą. I dlatego oddajemy się w wasze ręce. Możecie zadawać pytania na każdy temat. Jedyne zasady są takie. Tutaj mamy Adę, gdzieś mamy Tomka i Magdę, tam jest Tomek i jest jeszcze gdzieś Magda. Jest Magda, tak. I słuchajcie, chodzi o to tylko, żebyśmy zadawali pytania raz z jednej strony, raz ze środka, raz z drugiej. I prosilibyśmy też, żeby raz była dziewczyna, raz chłopak, bo w końcu mówimy o równości, więc wprowadźmy takie zasady. I oczywiście, jeżeli pytania będą kierowane do nas obu, to raz będzie odpowiadał Donald, raz ja. No ale oczywiście też możecie kierować pytania do jednego z nas tylko. Chociaż myślę, że drugi będzie chciał pewnie wtedy coś powiedzieć. Przynajmniej ja tak zawsze mam, ale czasami się może ugryzę w język. Słuchajcie, więc zapraszamy was w takim razie do zadawania pytań. A Ada, ty pierwsza? Pierwsza Ada. Proszę, proszę bardzo. Dobra, zaczynamy. Zatem sektor środkowy, sektor mój, nazwijmy to tak umownie. Kto chce zadać pytanie naszemu gościowi i naszemu gospodarzowi? Serio? No dobra. Jak masz na imię? Tak, ja jestem Maciej Bystron-Kwiatkowski. I skąd do nas przyjechałeś? Z Torunia przyjechałem. Fantastycznie.
Zatem zaczynamy. Pierwsze pytanie. Proszę bardzo. Tak. Panie Rafale, panie Donaldzie, moje pytanie dotyczy społeczeństwa. Współcześnie w publicznej przestrzeni coraz częściej obecne są idee uznawane za skrajne oraz ludzie, którzy te idee prezentują. Czy zatem powinno się te idee i tych ludzi od debaty odizolować, debaty publicznej, czy wręcz przeciwnie, do tej debaty zachęcać i zapraszać? Dziękuję. Ciekawe pytanie, ja się tak rozglądam, bo tak się zastanawiam, słuchajcie, kto z was by się przyznał do tego, że ma bardzo twarde poglądy prawie na granicy, takich ja. poglądów, które są do zaakceptowania w debacie publicznej. Kto z was ma na granicy te poglądy, słuchajcie, widzimy? Okej, okay, poza Donaldem. Trochę tych osób jest. Słuchajcie, to jest bardzo ważne pytanie, dlatego że to jest pytanie tak naprawdę o jeden z najważniejszych dylematów, który mamy w polityce. Przed chwilą Donald mówił o tym dylemacie, z którymi boryka się cały świat, a mianowicie ile wolności, ile bezpieczeństwa. I to jest dosyć podobny dylemat, dlatego że to jest dylemat pomiędzy z jednej strony wolnością debaty, a z drugiej strony pewnymi prawidłami, które wprowadzamy po to, żeby ograniczać mowę nienawiści, hejt. I to jest niesłychanie trudne. To jest trudne i tym bardziej trudne, żeby to zadekretować. Często to się opiera o sądy najwyższe czy sądy konstytucyjne, niektóre z tych dylematów. No u nas z wiadomych względów się nie może oprzeć o Trybunał Konstytucyjny, dlatego że wtedy by był wyrok czysto polityczny. Natomiast wydaje mi się, że o ile wszystkie poglądy powinny być dopuszczone do debaty publicznej, no bo gdyby tak nie było, no to wszyscy bylibyśmy bardzo ubodzy, no to oczywiście musimy przyjąć pewne prawidła, to znaczy na pewno bez nawoływania do nienawiści, bez hejtu, który potem może się przerodzić w działania o opłakanych skutkach. Tylko oczywiście łatwo to w ten sposób opowiedzieć, bardzo trudno to zadekretować, bardzo trudno postawić taką jasną granicę. Natomiast wydaje mi się, że do momentu, kiedy ktoś jest otwarty na debatę i nie ogranicza wolności drugiej osoby, no to oczywiście powinniśmy o tego typu poglądach zawsze rozmawiać, chyba że łamią one po prostu prawo. A niestety czasami mamy do czynienia w wielu państwach, w tym również u nas, że niektórzy po prostu łamią prawo. Ja dodaję kilka zdań komentarza, bo oczywiście co do zasadniczego sposobu myślenia, jaki Rafał zaprezentował, nie mam, znaczy mogę się tylko pod tym podpisać. Ale oczywiście istnieje pewien typ radykalizmu, który na pewno wam się podoba, bo nie ma innego wyjścia, jak ma się tyle lat, ile wy. Czyli ma się jakieś oczekiwania wobec świata, wobec jakby jasnych podziałów na to, co jest złe, co jest dobre, co jest czarne, a co białe. To wtedy taki radykalizm pewnych postaw się podoba. Ja na przykład nie znoszę czegoś, co niektórzy nazywają symetryzmem, i no, to można zobaczyć w mediach czasami, ale też w debatach publicznych, że jakby są ludzie, którzy chcą utrzymać równy dystans do sensu i do nonsensu. Ale równy dystans do sensu i nonsensu czyni bezsens. Nie znoszę debat. No wiecie, jest za oknem ulewa. No, siedzi dwóch gości, prowadzący program i on rozpoczyna debatę na temat tego, czy leje deszcz, czy nie, zamiast po prostu wyjrzeć przez okno. Jest pewien typ spraw oczywistych, gdzie łagodzenie sporu albo szukanie kompromisu właściwie powinno być wykluczone ze względów logicznych i ze względów etycznych. Istnieje też pewna kategoria spraw, wobec których ja bym nie szukał kompromisu. I żeby sprawa była jasna, ja w przeciwieństwie do wielu moich oponentów i przeciwników politycznych uważam, że co do zasady kompromis to jest fajna rzecz i w życiu, i w polityce, że jakby wyrzekanie się kompromisu oznacza skazywanie się na permanentny konflikt i wojnę domową, czy to jest w kraju, czy w domu, czy na kontynencie. Ale w pewnych sprawach kompromisu bym nigdy nie szukał. Jak na przykład rozmowa jest o prawach człowieka, o szacunku do jednostki ludzkiej, o wolności słowa, o standardach konstytucyjnych czy praworządności. Przepraszam, to jest nudna litania być może, ja wiem. Ale
Tu chciałbym być właśnie tak jasny, jak to jest możliwe, że jest to ta przestrzeń, ta kategoria, gdzie ja mam w jakimś sensie bardzo radykalne poglądy. Jeśli ktoś został powołany na sędziego przez nielegalnie wybraną Krajową Radę Sądownictwa, to ja prezentuję prawdopodobnie bardzo radykalny pogląd. Po tym, jak zmieni się władza w Polsce, ci sędziowie przestaną być sędziami. Jestem absolutnie przekonany i mówiłem to wiele razy publicznie, że tak naprawdę, polityka to jest ta przestrzeń, gdzie trzeba się bić o swoje wartości, ale bić w sensie bardziej symbolicznym, takim emocjonalnym, a nie żeby przeciwko komuś występować. No trzeba walczyć w tym sensie. Trzeba o swoje racje, swoje przekonania walczyć. Ale właściwie od walki i przede wszystkim nawet od zwycięstwa dużo ważniejszy jest później mądry pokój. Mądry pokój i coś takiego Polsce na pewno będzie bardzo potrzebne po tej konfrontacji dwóch światów wartości. Taki mądry pokój musi być poprzedzony nigdy odwetem, ale na pewno uczciwym rozliczeniem złego i dobrego. Co kto złego uczynił, musi za to odpowiedzieć. W tym też jestem radykalny, nie ukrywam. I ostatnia rzecz, oczywiście lepiej z ludźmi rozmawiać, nawet jeśli mają poglądy tak skrajne, że dla nas nie do zaakceptowania. Bo jak ludzie ze sobą rozmawiają, o tym miałem okazję wiele razy dyskutować z moimi koleżankami, kolegami, przywódcami państw bałkańskich, tych państw, które powstały po rozpadzie Jugosławii. Wiecie, jakie tam są emocje. Tam pamięć o zabitych w czasie wojny jest ciągle bardzo, bardzo żywa. I oni kiedyś mi powiedzieli, że jak byłem szefem Rady Europejskiej, że oni są naprawdę tak szczęśliwi, niektórzy z nich, że są w Unii, a niektórzy, że są na drodze do Unii Europejskiej, bo Unia to jest rozmowa. A oni w tej dawnej Jugosławii albo rozmawiają, nie tak często, albo do siebie strzelają. Więc oczywiście moim zdaniem dużo lepiej podjąć ryzyko i rozmawiać nawet z najbardziej skrajnymi typami politycznymi, niż doprowadzić do twardej, siłowej konfrontacji. Każda debata jest lepsza. Nie ma żadnej takiej bójki, która byłaby lepsza od jakiejkolwiek debaty. Ja tylko jeszcze jedno powiem, bo imam ovdje naši prijatelji iz Srbije. Da? Dobar dan. Wiedziałeś, że są? Wiedziałeś, nie? To chcę zadać pytanie. Tutaj może koleżanka. Jak masz na imię? Nazywam się Basia Łopuchow. A skąd do nas przyjechałaś? Z Gdańska. Prosimy o pytanie. Dobrze. Panowie, wspominali panowie wcześniej o strasznej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Pan premier mówił o tym, jak tej sytuacji można było zapobiec, ale przysłowiowe mleko już się rozlało i teraz musimy tej sytuacji zaradzić. Więc pytanie do obu panów. Co w tej chwili możemy zrobić, co mogą zrobić politycy, co możemy zrobić jako społeczeństwo, żeby w sposób humanitarny i jak najbardziej pomocny rozwiązać obecną sytuację z uchodźcami na granicy polsko-białoruskiej? Dziękuję bardzo. Ja bardzo krótko, o tym trochę w jakimś sensie już mówiliśmy obaj w naszych słowach wstępnych, ale ja może ponumeruję jakby te zadania, bo one są rzeczywiście dość proste i niełatwe, ale proste. Po pierwsze, dostarczyć natychmiast pomoc, która jest niezbędna dla tych ludzi, żeby przeżyć. Przestać o tym dyskutować. I to nie może być zadanie dla posła Franka Sterczewskiego, bo będą go gonić tam, złapią i uniemożliwią. No, Rafała Trzaskowskiego, już nie mówiąc o mnie, też tam nie dopuszczą, a my trochę gorzej biegamy, znaczy ja na pewno niż poseł Sterczewski, ale to nie jest oczywiście temat do żartów. Znaczy najlepiej byłoby, żeby przedstawiciele władzy albo może któryś z biskupów, bo on też by został puszczony na pewno przez Straż Graniczną, może niech oni pójdą i po prostu pomogą. To nie zmienia żadnego paradygmatu politycznego.
Nic się nie zawali, żaden system, jeśli poda się lekarstwo, chleb i wodę. Druga rzecz, przy tego typu, jak już wspomniałem, słuchajcie, my mamy, na przykład jest taki raport organizacji, która odpowiada za monitoring kryzysów, zagrożeń migracyjnych, etc. My mamy dzisiaj sytuację na świecie, gdzie, i to było 4 lata temu, tak, 4 lata temu ten raport mówił o ponad 60 milionach ludzi gotowych do migracji do Europy z kierunku afrykańskiego i Bliskiego Wschodu i Azji. Że około 60 milionów ludzi byłoby gotowych, czy ma intencję podjąć taką migrację. Mówię o tym nie, żeby kogoś straszyć, mówię o tym nie po to, żebyśmy zrozumieli, że to jest niewykonalne, żeby pomóc wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują. Mówię tylko o tym, że jeśli ta władza nie jest w stanie wykonać oczywiste proceduralne obowiązki, bezpieczne dla nas w 100%, jest 30 osób, pomóc, przewieźć do ośrodka, zarejestrować i rozpatrzyć wnioski azylowe. To jest, każdego dnia przechodzi 5 razy więcej ludzi nielegalnie przez granicę, niż tam jest trzymanych, tylko po to, żeby oni mieli tę swoją polityczną ustawkę. I trzecie, rozpocząć naprawdę profesjonalną akcję dyplomatyczną. Czy to jest Irak, czy to jest Unia Europejska, czy to są państwa równie zagrożone jak Polska, państwa, które odpowiadają za granicę zewnętrzną, lądową Unii Europejskiej, to wymaga bardzo intensywnej, ciągłej pracy. Ale ja się obawiam, znaczy ja nie pamiętam, może wy pamiętacie, to nie jest żart z mojej strony, ale podejrzewam, że Kaczyński nawet nie pamięta, jak się nazywa minister spraw zagranicznych Polski, więc no, nawet nie sposób go wysłać do tego Iraku. Znaczy Rafał na pewno wie, bo jest zawodowym też dyplomatą. Słuchajcie, po pierwsze tak, absolutna zgoda, że są pewne kwestie, które nie podlegają żadnej dyskusji, a mianowicie kwestie pomocy humanitarnej i czegoś, co jest dla nas chyba najbardziej fundamentalne, czyli człowieczeństwa. W związku z tym oczywiście, że trzeba zacząć po prostu od pomocy tym ludziom, którzy są w tej chwili na granicy i to nie ulega żadnej wątpliwości. Ale ja chciałem powiedzieć jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy, bo może Donaldowi trochę nie wypada. A mianowicie, słuchajcie, przez te ostatnie 5 lat bardzo dużo się stało, jeżeli chodzi o politykę migracyjną w Unii Europejskiej. Donald Tusk był szefem Rady Europejskiej, ja byłem ministrem spraw europejskich, kiedy ten kryzys wybuchł. I rzeczywiście wtedy Unia Europejska nie była dobrze do tego przygotowana. Dlaczego? Dlatego, że państwa członkowskie uważały, że same sobie poradzą, że Unia Europejska nie powinna się w to wtrącać. Mimo, że w traktacie lizbońskim postanowiono, że to będzie decyzja, która będzie podejmowana wspólnie, bardzo powoli się to działo. Notabene ten traktat, nie wiem, pamiętacie, kto go negocjował? Ktoś pamięta, kto go z polskiej strony negocjował? Brawo, Lech Kaczyński, tak. Tylko, że zapomniał po tym Jarosław Kaczyński, że jego brat i on przez telefon ten traktat negocjowali. I słuchajcie, dużo się stało, dlatego że Unia Europejska jednak nauczyła się, co trzeba w takiej sytuacji zrobić. Po pierwsze, pojechać do Turcji, bo wtedy był problem w Turcji. I pamiętacie, Donald był wtedy w Turcji i udało się porozumieć z Erdoganem, co nie jest proste, żeby jakoś spróbować na dzień dobry opanować granicę. No bo tak, trzeba opanować granicę po to, żeby później móc wykonywać te najważniejsze decyzje dotyczące pomocy uchodźcom, czy przydzielać im azyl, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. I to mamy. Mamy służbę działań zewnętrznych unijną. Mamy mnóstwo decyzji, które wspólnie podejmowaliśmy, które pomagają nam w tym, żeby sobie radzić z tym problemem. No ale co robi PiS? On używa tego tylko i wyłącznie do spektaklu politycznego. Pamiętacie, jak szczuł kilka lat temu na uchodźców i jak próbował przekonać polskie społeczeństwo, że nas jest nie stać na jakąkolwiek pomoc. Przecież wszyscy wiemy, że ten proces musi być kontrolowany, ale nikt mi nie wmówi, że takie społeczeństwo jak nasze, które się szczyci przede wszystkim solidarnością, które się szczyci tym, że jest wierne pewnym wartościom, że nam po prostu nie stać na pomoc. Już abstrahuję od zobowiązań międzynarodowych. I te instrumenty dzisiaj mamy, wspólnie je mamy. Tylko ten rząd nic nie robi. Z nikim nie negocjuje, nie zastanawia się, jak budować koalicję, jak rozwiązywać problemy. Tylko i wyłącznie się zastanawia nad tym, jakie są dzisiaj badania, co z nich wynika. I w każdej decyzji, czy tej dotyczącej szczepionek, czy tej dotyczącej uchodźców, czy tej dotyczących innych kwestii, które są fundamentalne dla naszego zdrowia, dla naszego bezpieczeństwa, oni nie kierują się zdrowym rozsądkiem, głosem doradców,
tylko i wyłącznie tym, co im się dzisiaj opłaca albo nie opłaca. No dobrze, panie kolego. Teraz czas na Pogra, proszę bardzo. Mieliśmy pytanie z sektora centralnego, była lewa strona, czas na stronę prawą. Kto chętny? Jak masz na imię? Ja nazywam się Martyna Stasiak. Skąd przyjechałaś? Z Kutna. Z Kutna. Super, pozdrawiamy Kutno i zapraszam do pytania. Chciałabym zapytać, co sądzicie Państwo o ostatniej reformie edukacji? Pytam dlatego, ponieważ uważam, że gimnazja to było dobre rozwiązanie i chciałabym również zapytać, czy co sądzicie Państwo o tym, aby powrócić do gimnazjów? Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie poruszyła również tematu ministra Czarnka, ministra edukacji. Nie można pozwalać na ideologię w szkołach. Jest to moje zdanie również moich rówieśników. I chciałabym zapytać, czy uważacie Państwo, że dalej powinna być ta ideologia wprowadzana w szkołach, ponieważ minister Czarnek w 2013 roku mówił o ideologii gender, w 2019 roku mówił o ideologii LGBT. Ostatnio słyszeliśmy o ideologii ekologizmu. Tutaj ktoś też właśnie podpowiada. I według mnie nie jest to normalne, tym bardziej, że klimat to bardzo ważna sprawa i my, młodzi ludzie, zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego mam nadzieję, że razem zmienimy Polskę na lepszą. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Słuchajcie, ja wielokrotnie o tym mówiłem, że mnie chyba nic bardziej nie drażni i nie doprowadza do wrzenia, jeżeli chodzi o to, co dzisiejsza władza robi z edukacją. Bo oczywiście my wszyscy mówimy o niszczeniu fundamentów państwa, natomiast to jest coś, co dotyka mnie i jako polityka, i jako ojca, i jako wykładowca akademickiego. A mianowicie ten nieprawdopodobny chaos. Kumulacja roczników, moja córka akurat trafiła na kumulację roczników. To, że dzisiaj próbuje się wprowadzać ideologię do szkół. Uchylę rąbka tajemnicy, bo tu wszyscy mówią o tym, że młodzież rządzi, ale ja jestem tak młody, że chodziłem jeszcze za komuny i do podstawówki, właściwie całe liceum jeszcze za komuny. I nawet wtedy nikomu się nie śniło, żeby próbować w taki sposób przy tej komunie, która już się chyliła ku upadkowi, żeby w ten sposób próbować ideologizować szkołę. To jest coś nieprawdopodobnego, wywrócenie do góry nogami naszych wspólnych szans. Ja obserwowałem studentów, którzy byli coraz lepsi dzięki temu podziałowi, który nam się udało wprowadzić, tej reformie gimnazjów. My jako samorządowcy dokładaliśmy sporo pieniędzy, żeby właśnie było więcej czasu na lekcje, na uczenie myślenia indywidualnego, pracy w grupie i to wszystko nagle zostało zniszczone. Właściwie tak na dobrą sprawę nie wiadomo dlaczego, bo to jest ten problem jeszcze, że do tego, pamiętacie, Donald mówił jasno o tym, że oni z jednej strony są cyniczni, oni jeszcze do tego wszystkiego nie radzą sobie z problemami, ale jeszcze jest jedna rzecz, która ich charakteryzuje. Oni są totalnie nieobliczalni. Tam do końca nie wiadomo, dlaczego oni czasami pewne rzeczy robią, bo oczywiście wiemy, po co chcą wprowadzać ideologię do szkół, ale mogli to robić bez zniszczenia całego systemu edukacyjnego, ale oni na ślepo i jeszcze próbują zgadywać, co prezes czego chce. Najgorsza możliwa mieszanka, jaką sobie można wyobrazić. Więc absolutnie to jest nasze podstawowe zadanie, żeby edukację z powrotem postawić na nogi. Ja nie wiem, czy należy zawracać Wisłę kijem i znowu wprowadzać gimnazja, bo to by był kolejny chaos, mimo że jesteśmy jednym z niewielu państw, gdzie będzie ten dwustopniowy, a nie trzystopniowy, jak w większości państw europejskich system. Ale to jest zadanie przynajmniej, mi się wydaje, numer jeden. I to jest też temat dla nas tutaj na kampusie, chyba jeden z najbardziej istotnych, którym się musimy zająć. Ale jedno wiem, słuchajcie. A mianowicie, czym bardziej oni będą naginać i przyciskać, tym bardziej się zaskoczą, tym gorzej dla nich. Dlatego, że świetnie wiem. O tym, że jedna rzecz na pewno Polki i Polaków charakteryzuje, a mianowicie skłonność do przekory i do buntu. Więc damy sobie radę. Ja dosłownie dwa zdania, bo jakby domyślacie się, że mamy tu pogląd identyczny. Ja zresztą biję się w pierś. Kiedy wprowadzano gimnazja, ja byłem bardzo sceptyczny. Ja generalnie mam zawsze taki mały dystans do wszystkich takich rewolucyjnych zmian, które jednak wywracają do góry nogami takie codzienne życie dużych grup ludzi, czy to są w tym przypadku dzieci, rodzice, nauczyciele, żeby wolę 5 razy się zastanowić i byłem, także publicznie dawałem wyraz
swojej niechęci do tej reformy, która wprowadzała gimnazja. Znaczy, ja uważam, że jakby warto zmieniać zdanie wtedy, kiedy człowiek zaczyna coś lepiej rozumieć. Ja się nie wstydzę tego, że w życiu w kilku ważnych sprawach moje zdanie ewoluowało. Tak zresztą rozumiem de facto ten dobry, tradycyjny liberalizm. To znaczy, po to mam rozum, po to mam mózg, po to mam też jakiś barometr moralny, żeby zastanawiać się nad światem wokół mnie i kiedy dochodzę do wniosku, że nie miałem racji, umieć się do tego przyznać. Rafał Trzaskowski ma absolutnie też rację, mówiąc ostrożnie znowu z przewracaniem wszystkiego do góry nogami. Bo chyba istotą problemu jest w tej chwili nie to, czy przywrócimy, czy nie gimnazja. Chociaż ja byłem bardzo dumny, jak byłem premierem, to właśnie w polskich gimnazjach myśmy osiągnęli po raz pierwszy w historii jeden z najwyższych współczynników efektywności nauczania, przepraszam za te brzydkie terminy, ale na świecie. Są takie standardy, które badają efekty nauczania i nasze gimnazja, i to był szok dla wielu, nagle znalazły się naprawdę w światowej czołówce. To zaczęło przynosić efekty. To jest też możliwe pewnie w tym dwustopniowym systemie. Może trudniejsze, ale na razie zostawmy tę rewolucję. Zostawmy też nieszczęsnego pana Czarnka z jego poglądami, bo tu się zgadzam w 100%. Znaczy, no, on z tym swoim... Znaczy, jego idea i jego umysłowość nie jest atrakcyjna, chyba nawet dla 12-latków. Natomiast problemem jest, że takich Czarnków ta władza wynajduje, nie wiem, z ziemi wykopuje chyba, bo to jest jakieś... Ja w życiu, zanim PiS doszedł do władzy, ja nie podejrzewałem, tak oglądałem się wokół siebie, po znajomych, sąsiadach, koleżankach, kolegach. Może i nie... oni nam na złość robią do nas. I, no dalej, ale ja ich wtedy jakoś nie widziałem. A nagle się okazuje, że co jest nominacja na ministra, no to jest Czarnek, tak? Lub jakiś podobny, albo podobna. Kłopot polega na tym, że oprócz tego, że oni są bardzo często właściwie karykaturą urzędnika państwowego i oczywiście mogą narobić dużo szkód ze swoim takim bardzo średniowiecznym poglądem na świat, na wartości, na rolę kobiety, etc. Ale to, moim zdaniem, to najpoważniejsze zagrożenie polega na tym, że oni nie mają kompletnie zrozumienia dla wyzwań nowoczesności. Znaczy, nasza szkoła, nie tylko nasza, na całym świecie, wymaga tak naprawdę rewolucji jakby w treści. W rewolucji w tym, czego trzeba młodych ludzi uczyć. Teraz już wiemy na 100%. Że źródeł wiedzy będzie zawsze dużo więcej i dużo atrakcyjniejszych niż szkoła, choćby w przestrzeni wirtualnej. Szkoła musi zacząć uczyć mądrej selekcji, szukania drogowskazów, nie wkładania jakiejś porcji wiedzy, bo ta wiedza będzie dostępna dla każdego przez przyciśnięcie jednego klawisza. Natomiast zdolność rozpoznawania prawdy i kłamstwa, uczciwości i nieuczciwości, posługiwania się nie tylko technikami, ale też obrony przed technikami, to jest przed rewolucją technologiczną i jej skutkami, to będzie najważniejsze być może zadanie tej nowoczesnej szkoły. No i widzicie pana Czarnka w tym zadaniu, to znaczy sztuczna inteligencja versus minister Czarnek, no wyrok znany jest w tym dramatycznym pojedynku. Wracamy do centrum, odwracam się na trybuny i kto chciałby zadać pytanie? Dobra, to teraz kolega w takim razie. Cześć, jak masz na imię? Filip. I skąd do nas przyjechałeś? Jestem z Trójmiasta. O, to tak jak ja. Dobra, jedziemy z pytaniem, proszę. Panie premierze, panie prezydencie, w mediach znacznie łatwiej dowiedzieć się o pańskiej współpracy na temat różnic, które są między wami. Czy to, jak pan Rafał chce podkopać pozycję pana Donalda, albo jak pan Donald chce zdominować... A jakie media oglądasz, słuchaj? Chyba nie w Trójmieście. No, Chciałbym może od panów usłyszeć chociaż parę takich konkretnych postulatów, jako że kampania wyborcza zbliża się wielkimi krokami, ale skoro rozmawiamy przed kampanią, to chciałbym może teraz parę najważniejszych wspólnych, docenianych przez państwa postulatów. I ewentualnie później, jak współpraca między pana dwójką, inna niż przedstawiana w mediach, będzie się układać i przed wyborami, i po wyborach na przykład. Bo
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Jakoś tak wypadło, dziękuję, że Donald odpowiada pierwszy. Nie no, ja się cieszę. Aha, to... Słuchajcie, no z mediów można się wielu ciekawych rzeczy dowiedzieć, nie? I w różnych językach i na mój temat bardzo dużo ciekawych rzeczy. Ja się... Cytując klasyka, ja się ciągle czegoś uczę o sobie z tych mediów i... Ale tak sobie żartuję, nie po to, żeby uniknąć odpowiedzi na pytanie, no bo ono jest zasadne, no bo to nie tylko telewizja Kurskiego lubi opowiadać o różnicach między nami albo jakie są napięcia czy konflikty w Platformie czy szerzej w całym obozie opozycji, ale polityka to jest taka dziedzina życia, gdzie temperamenty, często różnice poglądów, różnice interesów powodują, że rzeczywiście może bulgotać. Ja mam tę wielką satysfakcję i to wynika właśnie i z naszych temperamentów i co jest jeszcze ważniejsze, z naszych poglądów, że nawet jeśli w niektórych sprawach możemy się różnić, to jesteśmy nie przykładem zgodnej współpracy, tylko my jesteśmy członkami dokładnie tej samej rodziny politycznej. A więc jak to w rodzinie? No można się spierać, można mieć właśnie, czasami ambicje mogą się skrzyżować, ale nikt nas nie podzieli. Komukolwiek by się marzyło to, żeby rozbić czy rozwalić Platformę Obywatelską albo w najmniejszym stopniu skłócić Rafała Trzaskowskiego i mnie, ten kompletnie nie rozumie tej rzeczywistości. I to wam mogę zagwarantować na 100%. No, mi się udało jakoś teraz. Mi będzie łatwiej teraz. Słuchajcie, po pierwsze tak, rzeczywiście z mediów się można dowiedzieć bardzo ciekawych rzeczy, to ja tutaj potwierdzam, zwłaszcza w kampanii wyborczej. Natomiast to, co najważniejsze, to to, że generalnie rzecz biorąc w polityce i w mediach dzisiaj, zwłaszcza dzisiaj, kiedy my mamy tylko i wyłącznie czas na migawkę, właściwie nie ma żadnej analizy, nikomu się nie chce, żeby się zastanowić nad tym, o co tak naprawdę nam chodzi. Sprzedaje się najlepiej konflikt i najlepiej się sprzedaje jakakolwiek sensacja. I wszystko można ubrać w sensacyjne buty. Ja na przykład czasami nawet czytam takie nagłówki, że coś tragicznego się dzieje, w ogóle nie wiem, konflikt i tak dalej, i tak dalej. A potem czytam, okazuje się, że na przykład jeden polityk wyszedł jednym wyjściem, a drugi drugim. I okazuje się, że to ma być niby trzęsienie ziemi. Natomiast mówiąc zupełnie poważnie, słuchajcie, to jest tak, że dzisiaj to, co najważniejsze, to wykonanie tych działań, które przed nami, tych naszych zadań, które przed nami, a mianowicie dzisiaj, jeżeli my po stronie opozycyjnej nie będziemy w stanie się porozumieć, no to w ogóle nie mamy czego szukać w polityce, a co dopiero w jednej partii. Mamy dokładnie takie same zadania do wykonania. I teraz, jeżeli ktoś tego nie rozumie, jeżeli ktoś by chciał przedkładać swój osobisty interes albo ambicje, a każdy z nas ma spore ambicje, ale zdrowe ambicje, no to oznaczałoby to jedno wielkie nieporozumienie. I powiem wam więcej, że tak naprawdę mówi się często o bardzo wielu konfliktach prawdziwych i wyimaginowanych, natomiast no ja nie widziałem, żeby tak chętnie politycy ze sobą siadali i rozmawiali. No bo dzisiaj przecież wy będziecie w stanie ocenić, czy są jakieś różnice, czy nie, a na razie raczej rozwijamy swoje odpowiedzi i się uzupełniamy i to jest to, co jest chyba najważniejsze, żeby się uzupełniać. Uzupełniać w sposób mądry. Uzupełniać w taki sposób, który pomoże nam być skutecznym. Bo ani Donald, ani ja nie jesteśmy politykami cynicznymi, a mówiliśmy o tym, że to nie wystarczy, jeszcze trzeba być skutecznym. A żeby być skutecznym, trzeba po prostu umieć ze sobą współpracować. I tak jak mówiliśmy o tym, że jeżeli chodzi o kwestie dotyczące braku pokory, buntu, w tym jesteśmy genialni, natomiast nie najlepsi jesteśmy, jeżeli chodzi o współpracę, jeżeli chodzi o to nasze DNA. No a my właśnie będziemy udowadniali, że jednak tak, że jednak da się współpracować, dlatego że te wyzwania, które przed nami, one są tak nieprawdopodobnie istotne, że chyba po prostu nikt by nam tego nie wybaczył, gdybyśmy po prostu nie chcieli ze sobą współpracować. Dziękuję bardzo. Zapraszam Was, Matę. Proszę bardzo.
Ile rąk w górze? Rozglądam się. Kto odważny? Dobrze, to może tutaj poproszę. Skąd do nas przyjechałaś? Z Włodawy, województwo lubelskie. Super, a jak masz na imię? Kasia. Prosimy o pytanie. Chciałabym zadać dosyć ogólne pytanie, ale myślę, że bardzo ważne z perspektywy walki o dobro Polski na tej arenie politycznej. Mianowicie, jak widzą panowie swoją rolę w dzisiejszej trudnej polskiej polityce i czy mogliby panowie ewentualnie zdradzić, jakie miejsce w waszej działalności politycznej będziemy zajmować my, młodzi? Dziękuję bardzo. Ja jestem prezydentem miasta stołecznego Warszawy. Wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Słuchajcie, ale ważne pytanie. Ja próbowałem trochę o tym powiedzieć w tym swoim wstępie, dlatego że ja mam takie głębokie przekonanie, że to, co się tutaj dzieje, ma szansę być wyjątkowe, właśnie dlatego, że my mamy ze sobą rozmawiać, ale mamy też zastanowić się nad wspólnymi wnioskami. Mamy taki moment, gdzie możemy się na chwilę zatrzymać, żeby poza tym pędem, gdzie się odpowiada na pytania, te, które dotyczą dzisiejszej rzeczywistości, tego, co tu i teraz, żeby się zastanowić nad przyszłością, żeby się zastanowić tak naprawdę nad tym, co jest dla nas ważne. I nie na tej zasadzie, na której, bo to jest taki klasyk, słuchajcie, polityka, który młodych ludzi, organizacje pozarządowe, przeróżnego rodzaju autorytety traktuje w sposób instrumentalny. Ja się nasłuchałem tego choćby od organizacji pozarządowych, ale też od was. Że jak młodzi ludzie, organizacje pozarządowe, eksperci są potrzebni, to się z nimi staje, prawda, robi się z nimi zdjęcia i nic z tego nie wynika. Natomiast nasza filozofia jest inna i dlatego tutaj jesteśmy, a mianowicie filozofia jest taka, że my tutaj jesteśmy po to, nie tylko po to, żeby wygłosić speech, tylko po to, żeby razem się zastanowić, co jest istotne, żeby się nauczyć, dowiedzieć pewnych rzeczy. Właśnie tym się też różnimy, słuchajcie, wydaje mi się, obaj, ale też szerzej w Koalicji Obywatelskiej, w Platformie Obywatelskiej, że myśmy nigdy nie mieli jednej cechy, która mnie doprowadza do szału w życiu i w polityce. To znaczy myśmy nigdy nie twierdzili, że my znamy odpowiedzi na wszystkie pytania, że my wszystko wiemy najlepiej. Mój ojciec do mnie zawsze mówił: Rafał, słuchaj, jak ktoś ci mówi, że wszystko wie, albo jak ktoś sprawia wrażenie, że zna odpowiedź na wszystkie pytania, to uciekaj. I coś w tym jest. I myśmy nigdy nie mieli tego typu filozofii, ani rządzenia, ani działania, i to zarówno w polityce, jak i w życiu osobistym. W związku z tym wasza rola jest taką rolą, jaką sami sobie wyznaczycie. I dlatego ja się tak bardzo cieszę, że tak wiele osób chciało przyjechać na kampus i że wy na tym kampusie jesteście, bo jesteście najbardziej zaangażowani. Być może nie chcecie się zapisywać do partii politycznych, chociaż jeżeli tak, to oczywiście zapraszamy. Ale na pewno chcecie działać. Działać w sposób polityczny, jeżeli nie w polityce. Angażować się społecznie. I to jest ta siła, która w was jest. Ja dlatego jestem w pewnym sensie, mimo że się denerwuję, jestem optymistą, jestem spokojny, jeżeli chodzi o te najbliższe lata, bo ja już widzę, że po prostu wy tego nie wytrzymacie, co się w Polsce dzieje. Po prostu tego nie wytrzymacie. I to samo jest gwarantem tego, że będziecie się angażować i mam nadzieję, że będziecie namawiać innych do zaangażowania. I dzięki temu i ton debaty publicznej, i priorytety, którymi my się zajmiemy, i język, że on się wreszcie zmieni. Że będziecie gwarantem tego, że ta debata będzie otwarta, że ona będzie nowoczesna, że ona będzie w pełni europejska. I słuchajcie, to co najważniejsze, że ona będzie bez kompleksów. Bo to jest wasza największa siła. I wiem to po swoich dzieciakach, po dzieciach moich znajomych, wiem to po swoich studentach. Myśmy wychodzili z komuny. Donald ma oczywiście tutaj swój życiorys, bo był dużo starszy, więc jeszcze mógł naprawdę walczyć. Właśnie, bo tak bez uszczypliwości to by się nie dało. Natomiast wy nie macie tych kompleksów, bo myśmy się zawsze mieli jakieś ograniczenia jednak mimo wszystko. I to jest, na to czekamy, słuchajcie, na to czekamy. I na koniec powiem wam jedno. Bo wszyscy narzekają, słuchajcie, na politykę, na partie polityczne i tak dalej. Moja odpowiedź jest taka, słuchajcie, nie podoba się, to chodźcie, zmieniajmy. Zmieńcie, znaczy chodźcie, zmieńcie polską politykę. Wy wszyscy, jak tutaj jesteście.
ja mam jedną uwagę, bo ona też jeszcze nawiązuje do poprzedniego pytania, bo trochę mnie to jakby też ubodło, właśnie to założenie, że, no, że w każdej partii politycznej tam jest konkurencja, ludzie się nie lubią i że o nas też tak piszą. Ale słuchajcie, przecież to jest absurd. To jest znowu takie trochę symetryzowanie. Znaczy prawda jest taka, że jak się zbliżał termin wyborów prezydenckich, Rafał przyjechał do Brukseli, usiedliśmy i pyta, jeśli wracasz, jestem pierwszy, który cię poprze. Jeśli nie wracasz, zastanówmy się, kto będzie najlepszym kandydatem. Kiedy ja postanowiłem wrócić do Polski, on był moim pierwszym rozmówcą. Spędziliśmy jeden długi wieczór, chciałem powiedzieć jedną noc, ale będzie od razu. Jeden długi wieczór, później drugi długi wieczór i mieliśmy pewne różnice poglądów i na końcu ja zostałem szefem, on mi pierwszy pogratulował, jesteśmy nie tylko tutaj razem, my się bardzo cieszymy, że ze sobą możemy współpracować. No pomyślcie, Ziobro i Kaczyński, widzicie w ogóle, no, jak, no, czy oni tam naprawdę z nożami pod poduszką śpią, znaczy, no przynajmniej Ziobro. Ale... Z małym pistolecikiem. Albo z tym słynnym małym pistolecikiem. No chciałbym, żebyście to naprawdę serio, żebyście otworzyli tak też szeroko oczy. Czasami, kiedy czytacie właśnie różne opinie na temat partii czy polityków, nam się udało wypracować i to jest stan naturalny. To nie jest wymuszona edukacja. To jest dla nas stan naturalny. Najwyższe europejskie standardy współpracy, a do tego jak dochodzi przyjaźń, to w ogóle jest okej. Okay. Nawet jeśli czasami się mamy inny pogląd, czy nie do końca wspólny interes. Ja na przykład jak czytam szósty miesiąc, czy siódmy miesiąc rzędu, że Rafał jest najpopularniejszym politykiem opozycji, to mu zazdroszczę. Nie, że mnie szlak trafia, to bym przesadził, ale naprawdę mu z całego serca zazdroszczę. I jasne, że wolałbym być wyżej w tej hierarchii, ale z drugiej strony się cieszę, że nie jest to kto inny. Nie? No tak, także nas nie trzeba jakby w żaden sposób do siebie przekonywać. To jest, a poza tym jest rzeczą absolutnie naturalną, że będzie też autentyczne następstwo czasów. To pytanie koleżanki na temat tych ról. Znaczy ja dość precyzyjnie o tym, bo już dzisiaj powiedziałem, właściwie pierwszy raz publicznie wam to powiedziałem. No okej, dwa, maksimum trzy lata, znaczy zbudować opozycję zdolną do zwycięstwa, zwyciężyć, szybkie porządki i otworzyć tę przestrzeń dla ludzi takich jak wy i trochę starszych. Znaczy, ja nie zbuduję przyszłości na najbliższe 50 lat. Rafał ma tu trochę więcej atutów, ale wy 5 razy więcej od niego. Znaczy, nie może być innego zadania dla takiego gościa jak ja, z moim życiorysem, bagażem, wiekiem, tym wszystkim, jak tylko otwarcie drzwi i okien w tym naszym pokoju, żebyście wy wszyscy tam mogli się pomieścić i go na swój sposób meblować. I to, co do tego nie ma alternatywy. Jest jedna moja prośba. Ja właściwie nie jestem jeszcze do tego tak perfekcyjnie przygotowany, ale okoliczności wymuszają deklarację już dzisiaj. Tę deklarację, którą chcę przed wami wygłosić. Widzieliście, co się działo w Sejmie. Widzieliście, na czym polega demokracja a la pani marszałek Witek. Pojawiły się po tym wszystkim komentarze, niestety po raz pierwszy powiem, uznałem, że uzasadnione, że wybory powszechne do parlamentu też mogą zostać zniekształcone. Już nasz dzisiejszy gospodarz był w dużym stopniu ofiarą nieuczciwości w wyborach. Te wybory jeszcze ciągle są uznawane przez świat, mówię o wyborach prezydenckich ostatnich, jako wybory wolne i legalne, ale nieuczciwe. Przy nadużywaniu mediów publicznych, przy blokowaniu, już nie mówię o tych wszystkich aferach kopertowych, etc. Przy blokowaniu Polonii, jeśli chodzi o głosowanie. Przy tajemniczych wynikach 100% frekwencji i 100% głosów na Andrzeja Dudę w obwodach zamkniętych prowadzonych przez zakonnice dla osób bardzo ciężko chorych. Bardzo ciekawy wynik, jak się przyjrzeć. A różnica między wygranym a przegranym w tych wyborach była minimalna. Dlaczego o tym mówię? Witkowanie w Sejmie, że użyję takiego słowa, grozi witkowaniem też, jeśli chodzi o wybory parlamentarne. Ja nie chcę, żeby nam wywitkowali te wybory. Więc jeśli chcecie... jeśli chcecie... Naprawdę tak na serio, tak w taki absolutnie już dojrzały polityczny sposób zaangażować się nie w poparcie dla tej czy innej partii, ale w obronę demokracji w Polsce,
to pomóżcie mi, ja będę do waszej dyspozycji, ja znajdę na to środki. Platforma Obywatelska może stać się platformą w sensie dosłownym przez małe P, pomagającą się organizować, ale w celu ochrony wyborów przed możliwością fałszowania przez dzisiaj rządzących. Potrzebnych będzie kilkadziesiąt tysięcy zorganizowanych idealnie ludzi. Do komisji mężów i dam zaufania, ludzi, którzy będą gotowi natychmiast przesłać zdjęcie wywieszonego wyniku wyborów, bo jak wiecie, wywiesza się te wyniki od razu po obliczeniu w każdym lokalu. Jeśli będziemy mieli 50 tysięcy ludzi, odważnych, zdeterminowanych, siedzących w komisji, nie pijących, nie wychodzących na obiad, pilnujących cały czas przebiegu wyborów, informujących natychmiast o wyniku wywieszonym, to my zbudujemy taką machinę, która policzy te głosy prawie tak szybko, jak Państwowa Komisja Wyborcza. I z pełną dokumentacją zdjęciową, z aplikacją, z armią ludzi, którzy powinni mieć swoich dublerów, wolontariuszy. To byłaby polityka przez największe P i najbardziej szlachetna w swoim wymiarze. I ona może, taka polityka i wasze zaangażowanie może uratować demokrację w Polsce, czyli Polskę. I bardzo będę się do was o to zwracał. Trzeba powiedzieć, że pytania robią się coraz ciekawsze. Wracamy na stronę prawą. Proszę bardzo, mamy tutaj kolegę. Jak się nazywasz i skąd jesteś? Nazywam się Paweł, przyjechałem z Kościana z Wielkopolski. Panie prezydencie, panie premierze, to skąd przyjechałem jest niesamowicie istotne dla mojego pytania. Pochodzę z małego miasta, z którego jestem dumny. Naprawdę ten swój Kościan w jakiś sposób kocham. I z tego powodu los tego miasta... Los tego miasta jest bardzo bliski mojemu sercu. Natomiast jest ogromny problem, który dotyczy takich miast, wsi w całej Polsce. Związany jest z drenażem mózgów. Związany jest z tym, że młodzi ludzie wyjeżdżają do dużych miast i często po studiach nie wracają. Nie wracają właśnie do takich małych miast, nie wracają na wieś. Jest to duży problem. Tych ludzi brakuje. Wobec tego moje pytanie brzmi... W jaki sposób takich ludzi przekonywać, żeby oni chcieli wracać do swoich domów, zakładać rodziny w takich małych miastach, na wsi, budować tam swoje społeczności? W jaki sposób sprawiać, żeby te małe miasta i wsie były dla nich realną alternatywą życiową? To pytanie kieruję zarówno do pana Rafała, który jest samorządowcem, myślę, że sprawy samorządowe są tutaj istotne, i do pana Donalda, tutaj aż chciałoby się rzec, cytując klasyka, panie premierze, jak żyć. Dziękujemy. To chyba teraz pan premier odpowiada. To raczej pytanie, gdzie żyć, a nie jak żyć, bo ja nie mam prostej odpowiedzi. Oczywiście prezydent Warszawy jest na pewno lepszym adresatem tego pytania. Znaczy nie dlatego, że Warszawa, wiadomo, że Warszawa jest atrakcyjna i będzie zawsze bardzo atrakcyjnym miejscem takiej wewnętrznej migracji, ale też ze względu na duch i temperament i kompetencje samorządowca pewnie lepiej umiałby odpowiedzieć i podpowiedzieć, co należy robić w małej wspólnocie lokalnej, większej, żeby ona była atrakcyjna, żeby młodzi ludzie, nawet jak wyjeżdżają, chcieli do niej wracać. Ja jestem w trochę podobnej sytuacji, bo jestem gdańszczaninem, ale właściwie sopocianinem i bardzo kocham i Sopot, i Gdańsk, nawet Gdynię muszę kochać, bo teściowa, żona i synowa są z Gdyni, więc nie mam jakby wyboru. I mam wrażenie, że... Rzeczą bardzo ważną, ja na to nie mam recepty, ale ja mam, wydaje mi się, jakby wiem, że tak jest, że rzeczą bardzo ważną i taką pierwotną jest miłość do lokalnej ojczyzny, do własnej wsi, miasteczka, regionu, obyczaju, historii, która musi być jakby przed decyzjami życiowymi, które są związane z pieniędzmi, atrakcją uczelni, no jakimiś losowymi przypadkami. Dla mnie najważniejsze i z tego jestem bardzo dumny, że wszystkie moje, znaczy
i dzieci, no wnuki też to już zaczęły deklarować, na pewno chcą zostać w Polsce. Żadne z nich nie myśli ani przez chwilę, żeby z Polski wyjeżdżać, co nakłada na mnie dodatkowe jakby zobowiązania oczywiście. Po drugie, no trzeba kochać właśnie te elementy, to może być oczywiście klub piłkarski, ja tak odpowiem, no ale wiadomo, że to nie każdego może, czy musi ruszać, ale to może być właśnie historia, świadomość, że mamy tam groby rodziców, czy dziadków, czy pradziadków na pobliskim cmentarzu. To może być taka siatka związków emocjonalnych z sąsiadami, no jakby dobre wspomnienia, wiedza historyczna. Nawet nie macie pojęcia, ile będzie zależało właśnie od dobrej szkoły, która będzie umiała uczyć pozytywnych emocji, a nie bzdurnych treści. Na przykład taką pozytywną emocją jest miłość do lokalności. I mówię, celowo brzmi jak przesada, ale celowo używam słowa miłość. No bo ty powiedziałeś, że kochasz Kościan, ja kocham Sopot, ale ja też kocham Kaszuby, kocham Pomorze, więc jakby tę miłość można porozkładać w sposób taki harmonijny, że nawet jeśli się wyjeżdża, później się wraca i nie ma się jakby konfliktu. No ja będę do końca życia mieszkał w Sopocie, czuję się obywatelem Europy, jestem Polakiem i to jest taki pierwszy pewnie emocjonalny wybór i nic mi się tam nie konfliktuje. Natomiast nie wyobrażam sobie życia poza moim matecznikiem, ale właśnie nie dlatego, że, bo pracuję gdzie indziej przecież. Ja już od lat nie pracuję w Trójmieście, ale nie jestem w stanie sobie wyobrazić, żeby nie wracać tam. I chyba dzięki temu akurat moje dzieci i coraz częściej moje wnuki mówią, że nie tylko, że nigdy nie wyjadą z Polski, ale też nigdy nie wyjadą z Trójmiasta. I no, to mi daje oczywiście takie poczucie spokoju. Ale recepty, jeśli nie ma tej miłości, to jakieś recepty takiej bardziej ustrojowej, technicznej, to ja nie mam w głowie, ale na pewno Rafał będzie tutaj bardziej kompetentny. Słuchajcie, ja przede wszystkim zaczął od tego, że to, co mnie zawsze porusza w sposób nieprawdopodobny wszędzie w Europie, ale też w Polsce, to jest właśnie to niesłychane przywiązanie do swojej lokalnej ojczyzny. I to, co nas buduje, ta różnorodność jest niesamowicie silna i ważna dla nas wszystkich. I jak jeżdżę po Polsce i widzę właśnie tę dumę nieprawdopodobną ze swojej małej ojczyzny, to mnie to i buduje, i wzrusza, że w ten sposób właśnie budujemy Polskę. Moja żona jest z Rybnika. To jest taki dobry moment, żeby sprawdzić, czy ona tu jest. Bo nie wiem, czy ona jest tutaj gdzieś, ale chyba jest. No ale okej. I zawsze na początku mnie to trochę irytowało, dlatego że ona generalnie rzecz biorąc mówiła, że Rybnik jest najlepszy na świecie. A jest ktoś w ogóle z Rybnika poza Gośką tutaj? Jest, ja, super. I trochę mnie to irytowało, bo ona zawsze mówiła, że Rybnik jest najlepszy na świecie, dużo lepszy od Warszawy i narzekała na Warszawę. Teraz już nie narzeka, no bo długo w Warszawie mieszka, ale dalej Rybnik jest numer jeden. Mam przyjaciół w Koninie, jest ktoś z Konina tutaj? No, super. Mam taką poważną brygadę przyjaciół z Konina i oni są absolutnie dumni, że są z Konina, nie wymienią się na żadne inne miasto. I myślę, że wszyscy mamy takich znajomych. I to jest fantastyczne. To jest fantastyczne, bo to nas buduje. I Ślązacy ze swoim poczuciem dumy, trochę odrębności, innej historii, i Kaszubi, których tak szanujemy, i wszyscy inni, i górale, ta niesamowita różnica w tożsamości buduje nas wszystkich i nas wzmacnia. W Europie to jest absolutny fundament. I teraz słuchajcie, trochę inaczej niż by się wydawało, dlatego że Donald stronił od polityki, a teraz ja wejdę w politykę, taką twardą, a mianowicie to jest jedna z najgorszych rzeczy, którą robi PiS. A mianowicie on nie ma żadnego szacunku dla tych różnic regionalnych, dla tej naszej dumy. Oni by wszystko scentralizowali. Jeżeli my mówimy na przykład o dumie z języka kaszubskiego, ze śląskiej gotki, to dla nich to jest problem. Dla nich to jest problem. Oni się raczej będą próbowali z tego albo naśmiewać, albo będą próbowali szukać dziadka z Wehrmachtu, nie rozumiejąc, kompletnie nie rozumiejąc naszej historii, że ona nie jest historią identyczną, tylko zupełnie czasem inną. Mimo, że przecież wszyscy jesteśmy dumnymi obywatelami Rzeczpospolitej. Ale więcej. Oni zamiast, słuchajcie, dawać pieniądze na sensowne lokalne inwestycje. Komu? Samorządowcom, ale nie samorządowcom Trzaskowskiemu, czy Truskolaskiemu, czy komukolwiek innemu, wójtowi, czy burmistrzowi, tylko wam.
Bo przecież to samorząd i mieszkańcy wiedzą, jak najlepiej wydawać pieniądze. To oni chcą budować jakieś, znaczy budować, oni nic nie budują, ale chcą projektować jakąś totalną gigantomanię. Największe lotniska na świecie, nie wiadomo co jeszcze, otwierać kolejne bloki, które potem się okazuje energetyczne, które nie mają żadnego uzasadnienia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zamiast właśnie dawać pieniądze tym, którzy wiedzą, jak te pieniądze wydawać. I jeszcze gorzej, to nie wystarczy, słuchajcie. Dlatego, że jeszcze oni chcą wprowadzić wszędzie kryteria polityczne. A przecież jeżeli chcemy zachować tę naszą dumę, ale również możliwość tego, że mniejsze miejscowości, że polska wieś się będzie rozwijać, no to co musimy zagwarantować? To, że najlepsze projekty będą wygrywać, że ci, którzy umieją te pieniądze wydawać, oni te pieniądze będą dostawać. A nie, że jakiś kacyk partyjny będzie decydował i rozdawał bony. Że jak ktoś cicho siedzi, jest grzeczny albo kocha władzę, to wtedy tylko dostanie pieniądze na inwestycje. A wszyscy inni nie dostaną ani grosza. Zjeździłem, słuchajcie, całe Podkarpacie i tam jest mnóstwo wójtów, burmistrzów, którzy nie są polityczni, którzy mówią, słuchaj, Rafał, jak ty przyjedziesz jako samorządowiec, to super. Jak Platforma, to ja nie wiem, czy ja w ogóle chcę z tobą rozmawiać, bo tutaj nie za bardzo jesteście popularni, ale jako samorządowiec super. I niszczą mnie, bo nie jestem PiS-owcem. Nic mi nie dali, żadnych pieniędzy z tych funduszy, które oni teraz rozdają. I słuchajcie, na koniec, bo to ważne, bo to dotyczy przyszłości. To już nie jest tylko i wyłącznie taka doraźna polityka. Dzisiaj my mamy gigantyczną, największą szansę, żeby jako Polska, jako regiony, jako miasta, jako polska wieś dostać olbrzymie pieniądze z Unii Europejskiej. Jest jeden warunek, one muszą być wydane w sposób sensowny. One nie mogą być wydane tylko i wyłącznie tam, gdzie ktoś głosuje na PiS albo że gdzieś jakiś minister ma wpływy. One muszą być wydane i w dużych miastach, i w małych miastach, i na polskiej wsi w sposób obiektywny. I to jest szansa, żeby dokonać olbrzymiej kosmicznej rewolucji. A oni, jeżeli będą tutaj stosować kryteria polityczne, no to po prostu doprowadzą do tego, że będą się tylko rozwijać ci, którzy będą mieli nadanie od pana prezesa. I to jest najgorsze, co może być. Bo tylko taka zdrowa konkurencja, umiejętność pozyskiwania pieniędzy, a naprawdę właściwie w każdym miejscu w Polsce, jeżeli zobaczycie, jak są pieniądze unijne wydawane, to samorządowcy i wy wszyscy udowodniliście, że wiecie, jak te pieniądze lokować w sposób inteligentny. I tylko wtedy będziemy w stanie zatrzymać ludzi w tych mniejszych miejscowościach czy na polskiej wsi. Ale również wtedy, kiedy będzie Donald o tym powiedział. Niezależna szkoła. Ile jest genialnych szkół, słuchajcie, niezależnych w mniejszych miejscowościach, które są z tego dumne. I dzisiaj co? Centralizacja. Czarnek zadecyduje. Zastraszy wszystkich. I na zupełny koniec chcę wam powiedzieć jedno, że to jest najsmutniejsze, że w dużych miastach my wszyscy się nie boimy, jest nas dużo, trudno nam zrobić krzywdę. Mamy media tuż za winklem, żeby użyć trochę śląskiego. I co? A w mniejszej miejscowości jaki trzeba mieć kręgosłup, żeby się nie dać? Ile trzeba mieć samozaparcia, żeby się nie dać? Uwikłać w jakąś sitwę, która po prostu będzie próbowała komuś utrudnić życie. Także słuchajcie, bądźcie dalej dumni ze swoich miejscowości, ze swoich wsi. Zostawajcie tam i dajcie nam szansę, żeby Polska się rozwijała w sposób jak najbardziej zróżnicowany. I mówi do was, słuchajcie, jak mawiała moja teściowa, mówi do was warszawiaczek, żeby było jasne. Słuchajcie, będzie zupełnie wyjątkowe pytanie. Poznałam dzisiaj Adriana. Chwilę przed naszym pierwszym spotkaniem porozmawialiśmy sobie i obiecaliśmy sobie, że to pytanie padnie. Zatem Adrian, bardzo cieszymy się, że z nami jesteś. Jest z tobą również twoja mama, Anna. Najpierw może powiedzcie nam, Adrian, skąd jesteście, skąd przyjechaliście do nas? Nazywam się Adrian Glinka, przyjechaliśmy z Olsztyna, czyli jesteśmy miastowi. Bardzo się cieszymy, że takie wydarzenie jest organizowane. To my bardzo cieszymy się, że Olsztyn tak miło nas tutaj przyjął. Również wam dziękujemy. I przechodzimy do pytania. Witam, szanowny panie prezydencie, szanowny premierze. Moje pytanie jest takie, od całego środowiska osób z niepełnosprawnościami, mianowicie
Czy jak odzyskamy władzę, co głęboko wierzę, będzie przywrócony Fundusz Solidarnościowy, który był wywalczony w 2018 roku przez protest 40-dniowy w Sejmie. Jeszcze jedno pytanie. Czy istnieje możliwość przywrócenia szalenie ważnej sytuacji, szalenie ważnej rzeczy dla osób niepełnosprawnych, jak asystent dla osoby z niepełnosprawnościami? I jeszcze jedno pytanko mi się nasunęło. Wiem, że tego trochę jest, ale to są szalenie ważne pytania. Jeszcze chciałem zapytać, czy będzie możliwość założenia komórki asystenta i doradcy przy prezydencie każdego miasta w Polsce, takiego rzecznika praw osób niepełnosprawnych w każdym mieście, jakie tylko jest w Polsce. Ja myślę, że jak to jest jak dusza samorządowca i każdy, kto sprawuje taką rolę, również polityka. Powiedziałem o tym we wstępie, a mianowicie jeżeli ktoś nie wierzy w to, że naszą rolą jest to, żeby przynajmniej nie przeszkadzać tym, którzy sobie radzą, a pomagać tym wszystkim, którzy po prostu potrzebują pomocy. I jeżeli chcemy budować społeczeństwo, które jest społeczeństwem naprawdę równym, a nie tylko równym na papierze, to musimy robić absolutnie wszystko, żeby jasno te priorytety ustawić i żeby właśnie zaczynać od tych, którzy najbardziej potrzebują wsparcia. I żebyście wiedzieli, to nie jest łatwe. Żaden rząd ani żaden samorządowiec nie może rzucać tego typu obietnic tak sobie, dlatego że wszyscy oczywiście mamy budżety, mamy odpowiedzialność, ale wydaje mi się, że po tym wszystkim, co obserwujemy przez te ostatnie lata, po tej niebywałej pogardzie, którą widzieliśmy w Sejmie wobec osób z niepełnosprawnościami, chyba każdemu się serce łamało. Bo nie każdy polityk może przyjść i powiedzieć tak, zrobię wszystko, spełnię wszystkie postulaty. Ale żeby pokazywać tak nieprawdopodobną pogardę i żeby nie wykazać się choć na chwilę empatią, no po co być politykiem, jeżeli ktoś nie ma w sobie ani odrobiny empatii? To won z życia publicznego. Nie masz empatii, poszukaj innego zawodu. I to jest jakby, to musi być wyrzut, to co się działo w Sejmie, to musi być wyrzut na sumieniu nas wszystkich, niezależnie od tego, że akurat jedni są odpowiedzialni bardzo, drudzy trochę mniej. W związku z tym te wszystkie postulaty powinny być absolutnym priorytetem dla każdej władzy, która w sposób odpowiedzialny traktuje swoich współobywateli. I oczywiście twój pomysł dotyczący miast, ja też jestem szefem Rady Unii Metropolii Polskich, my oczywiście mamy, wypełniamy wszystkie przepisy prawa, staramy się pomagać na miarę swoich możliwości, dużo bardziej niż dzisiaj państwo, bo wiecie, co się dzisiaj dzieje? Dzisiaj się dzieje rzecz niebywała, a mianowicie dzisiaj jeszcze do tego wszystkiego, o czym mówimy, rząd próbuje w ogóle abdykować w niektórych obszarach życia. Oni próbują na samorząd tak naprawdę zepchnąć odpowiedzialność właśnie za pomoc osobom z niepełnosprawnościami. Oni próbują wykańczać organizacje pozarządowe, które walczą na przykład o to, żeby nie było przemocy w domu. To wszystko nagle ma być naszą odpowiedzialnością, ale my to traktujemy naprawdę poważnie. I na pewno tego typu postulaty będą dla nas niesłychanie istotne i na pewno chyba wszyscy nauczyliśmy się tego, że jeżeli nas nie będzie stać na to, żeby stać przy wszystkich tych, którzy tej pomocy potrzebują, i że to nie ma nic kompletnie wspólnego z ideologią ani z wyznawanym poglądem, tylko po prostu to jest nasza robota, no to w tym momencie nie mamy w ogóle po co iść i próbować wygrywać wyborów. Przeczytałem dzisiaj
Nie wiem, Anna będzie wiedziała lepiej, że jest proponowana podwyżka dla tych, którzy stale zajmują się niepełnosprawnymi, bez możliwości wykonywania pracy zawodowej, z 1900 zł do 2100. Prezydent przyznał sobie przy pomocy premiera Morawieckiego 50 razy większą podwyżkę. Nie 5 razy, nie 10, tylko 50 razy większą podwyżkę do pensji, która była trochę wyższa niż 1900 zł. Ja nie mam zasady, nie zaglądam politykom w kieszeń, nie lubię budzić u innych ludzi zawiści, nie lubię tej cechy, która tak często pokazuje jakby oblicze naszej natury. Nie lubię ludzi zawistnych. Natomiast jest jakaś taka oczywista norma, jest jakieś poczucie, albo powinno być jakieś poczucie wstydu, czy poczucie przyzwoitości. I zestawienie tych dwóch wartości, o których wspomniałem, wyraźnie pokazuje, że ktoś jest pozbawiony kompletnie poczucia wstydu. Stosunek do osób niepełnosprawnych jest jednym z najważniejszych kryteriów dojrzałości społecznej, standardów demokratycznych. Państwo jest wtedy demokratyczne, społeczeństwo jest wtedy obywatelskie, kiedy niepełnosprawni czują się chociaż niepełnosprawni, ale pełnoprawni. Nie można mieć poczucia pełnych praw, jeśli nie ma szans się na utrzymanie swojej rodziny od pierwszego do pierwszego. Ja bardzo dużo czasu spędziłem i wtedy, kiedy byłem premierem, w moim życiu prywatnym mam wielu przyjaciół, którzy zajmują się i społecznie, i zawodowo pomocą niepełnosprawnym. Czuję się w tym jakoś kompetentny i przecież tak naprawdę mówimy o relatywnie niedużych pieniądzach. No przecież to, co oni dzisiaj wyprawiają, znaczy ta hojność wobec swoich, wobec najsilniejszych przekracza nasze wyobrażenie. I ta ich nadzwyczajna powściągliwość, jeśli chodzi o pomoc tym, którzy całe swoje życie poświęcają z miłości, z poczucia obowiązku niepełnosprawnym osobom. To jest tak dyskredytujące, to jest tak upokarzające też chyba dla każdego z nas, to jest właściwie nie do wybaczenia. Więc jeśli istnieje jakiś głęboki powód, dla którego warto się bić o zmianę w Polsce, to jest jeden z pierwszych takich powodów. Trzy szybkie spotkania. Ale mam też prośbę, żeby odpowiedzi były krótkie i zwięzłe. Może zbierzmy trochę pytań, będzie wtedy szansa większej. Trzy pytania. To proszę, tutaj kolega pierwszy. Najpierw, skąd jesteś i jak masz na imię? Linus z Warszawy. Mam jedno pytanie. Kiedy będę mógł wziąć ślub z moim chłopakiem? Może jakaś uczestniczka? Nie? Tylko uczestnicy się zgłaszają? Dobrze, proszę bardzo. Jak masz na imię, skąd przyjechałeś do nas? Dzień dobry, nazywam się Albert, przyjechałem z Białegostoku. Mam do panów pytanie. Mianowicie, mamy bardzo trudny czas, podczas którego dochodzi do wywierania nacisku na ludzi w celu zaszczepienia się. Oczywiście każdy z nas tutaj jest zaszczepiony, jesteśmy bezpieczni. Natomiast mam wielu znajomych, którzy nie zdecydowali się jeszcze na to posunięcie. Moje pytanie brzmi, czy w nadchodzącym czasie poprą państwo z założenia rządu, aby osoby niezaszczepione nie mogły korzystać z poszczególnych usług? Zarazem chciałbym się zapytać, czy państwa zdaniem przypadkiem to jest czy to nie jest niezgodne z konstytucją, dokładnie z artykułem 32, ustęp 1 i 2, na podstawie którego wszyscy obywatele wobec prawa są równi, a z drugiej strony nikt nie może być wykluczony z życia społecznego, gospodarczego lub politycznego z jakiejkolwiek przyczyny. Dziękuję. Zatem proszę bardzo o odpowiedź. Mamy dwa pytania, dwa bardzo ważne. Proszę bardzo. Tak wyszło. Ja jestem politykiem
ostrożniejszym pewnie niż Rafał, niż większy czas z was mogłaby oczekiwać, jeśli chodzi o te mocne, potrzebne zmiany obyczajowe w Polsce. Ostrożniejszym dlatego, bo jestem przekonany, że także z twojego punktu widzenia i twojego przyszłego męża. Zmiany właśnie takie też naturalne, ciągle dla bardzo wielu Polaków. Nie mówię teraz o rządzących, o jakiejś radykalnej prawicy, ale dla bardzo wielu Polaków. To jest ciągle coś, co niełatwo przychodzi im akceptować. I w mojej ocenie trzeba robić wszystko, aby sytuacja na przykład osób o innej niż heteroseksualna identyfikacji, orientacji seksualnej, żeby czuły się nie tylko uprawnione ze względu na przepisy, które umożliwiają zawarcie związku partnerskiego lub ślubu, ale żebyśmy my wszyscy też jako ludzie czuli się wobec siebie jakby dobrze, żebyśmy znaleźli w sobie tę gotowość i zdolność do akceptacji. I te dwa procesy moim zdaniem powinny postępować, oczywiście politycy, ich decyzje, edukacja powinny wyprzedzać te naturalne zmiany społeczne, ale dobrze, żeby one nie były zbyt rozerwane, zbyt oddalone od siebie. To znaczy zmiany przepisów, na przykład umożliwiające zawarcie ślubu przez ciebie, one powinny być możliwie blisko jakby tego poziomu akceptacji społecznej. Z całą pewnością wydaje się, znaczy do mnie to nie jest pytanie kiedy, bo ja nie znam daty, ponieważ wiecie, że wymagałoby to zmiany przepisów w Polsce. Jeśli pytanie jest, ma być takie adekwatne do tego, co jest dzisiaj w Polsce, to jest pytanie, czy jeśli ja będę stał na przykład na czele większości parlamentarnej po następnych wyborach, to jedną z pierwszych decyzji będzie decyzja o zgodzie na związki partnerskie. Drugie pytanie dotyczyło, jeśli chodzi o szczepienia. Musimy rozwiać pewne nieporozumienia wokół tych haseł sanitaryzmu, represji, czy nierównego traktowania, czy kwestii konstytucyjnych. My oczywiście mamy w Polsce zarówno obowiązkowe szczepienia dzieci, mamy i mieliśmy, przeżywaliśmy i akceptowaliśmy decyzję i dzisiaj tak też jest o przymusowej kwarantannie, kiedy ktoś zachorował i nikt nie mówi wtedy o tym, że są łamane prawa konstytucyjne. Ja już zapowiedziałem to publicznie i nie będę się z tego wycofywał. Jeśli eksperci, jeśli Rada Medyczna przy premierze zarekomenduje i publicznie potwierdzi swoją opinię na temat takiego, a nie innego rozwiązania, to moim zdaniem opozycja powinna to wesprzeć w imię odpowiedzialności, zdając sobie sprawę, że nie u wszystkich budzi to delikatnie mówiąc entuzjazm. Ale życie i zdrowie nas wszystkich wydaje mi się tutaj ważniejsze niż taki prawny komfort tych, którzy są najbardziej sceptyczni wobec tego. Także proszę się spodziewać pozytywnej reakcji z mojej strony, jeśli oni wreszcie zrezygnują z tej bardzo kunkulatorskiej polityki. Pamiętacie, to jest ciągle pokutuje to myślenie, nie będziemy robili testowania tych, którzy wracają z Wielkiej Brytanii, bo stracimy poparcie w opinii publicznej. Powiedzieli to wprost w grudniu ubiegłego roku. Więc tak naprawdę mam do nich wielki żal o to, bo władza powinna brać na siebie odpowiedzialność. Masz władzę, masz satysfakcję, wygrałeś wybory, rządzisz, ale to się wiąże z odpowiedzialnością także za trudne decyzje. Ja właściwie postępuję wbrew logice opozycji, proponując, będąc liderem partii opozycyjnej, wsparcie bardzo trudnej decyzji pod warunkiem, że ona będzie właśnie uzasadniona przez medyków i co do której będę miał przekonanie, że ratuje zdrowie i życie naszych obywateli, dzieci, całe społeczeństwo. Ja zacznę, słuchajcie, od tej drugiej kwestii, bo oczywiście się zgadzam z tym, co Donald powiedział. Tylko najpierw trzeba jakby rozwiać jeden mit, a mianowicie kto ma podejmować decyzję? Decyzję powinien podejmować ten, kto ma wszystkie instrumenty do tego, żeby ją podjąć. I to rządzący mają wszystkie instrumenty do tego, żeby ocenić sytuację.
Oni mają ekspertów, oni mają analizy, oni mają wszystkie dane, którymi niechętnie się dzielą. I to wam mówię wprost, bardzo niechętnie się dzielą. I teraz sytuacja wygląda w ten sposób, że tylko na podstawie tych danych można podjąć odpowiedzialną decyzję. No bo jeżeli mówimy o tym, że być może w trudnej sytuacji odpukać, miejmy nadzieję, że nie będziemy mieli kolejnej bardzo daleko idącej fali zachorowań. Wszyscy chyba mieliście kogoś w rodzinie, kto chorował, niektórzy z nas w ogóle chorowali, to niektórzy ciężko, więc zdają sobie sprawę z tego, jak to jest poważne wyzwanie. Jeżeli będzie kolejna fala, no to eksperci muszą ocenić, co my musimy zrobić, żeby ją powstrzymać. Wszyscy eksperci na świecie mówią, że trzeba mieć 80-90% zaszczepionej populacji, żeby nie bać się kolejnej fali. Wszyscy eksperci dzisiaj się zgadzają, że prawdopodobnie potrzebna będzie trzecia dawka. I teraz pytanie, czy stać nas na totalny lockdown znowu? No bo to jest jedyna odpowiedź. Jeżeli nie będziemy w 90% zaszczepieni, możliwy jest albo totalny lockdown, albo wprowadzanie jakichś odpowiedzialnych działań. Tylko my nie jesteśmy w stanie tego, my możemy czytać i czytamy, prawda, analizy, jesteśmy w internecie, ale nie mamy tylu instrumentów, żeby ocenić to, co jest tak naprawdę potrzebne. Natomiast wydaje mi się, że to jest rozsądne, że te osoby, które są zaszczepione, że one mają pewne ułatwienia, jeżeli chodzi na przykład o uczestniczenie w bardzo dużych, masowych imprezach. Natomiast czy wystarczy masowa impreza, to ile? 100 tysięcy osób, 10 tysięcy, 5 tysięcy osób? Przecież to nie my mamy oceniać spod mojego palca, tylko eksperci. Natomiast problem z tym rządem polega na tym, że oni tylko patrzą na słupki. Gdzie jest poparcie, gdzie nie. Pamiętacie, jak prezydent Andrzej Duda w kampanii wyborczej nagle zaczął opowiadać o szczepionkach? Ja się dziwiłem, słuchajcie, bo byłem na tej debacie TVP, tu wiadomo, będzie LGBT, to jasne. Tu mnie zapytają czajkę, ale szczepionki? Tak się zastanawiam, dlaczego oni mnie pytają o szczepionki? Nagle prezydent mówi o tym, że się nie szczepi na grypę, o co chodzi? A oni sobie po prostu zrobili badania, z których im wynikło, że duża część elektoratu... I w ten sposób oni podejmują decyzję. I na to nie ma zgody. I my się nie możemy bać tutaj kontrowersyjnych decyzji pod warunkiem, że jesteśmy za to odpowiedzialni, mamy wszystkie instrumenty, które pozwalają nam te decyzje podejmować w sposób świadomy i racjonalny. Odpowiadając na twoje pytanie, Linus, trudne pytanie. Trudne pytanie dlatego, że to jest tak, że jeżeli chcemy dokonać zmian, to musimy się przede wszystkim zastanowić nad tym, w jaki sposób dokonać ich tak, żeby te zmiany, których duża część z nas oczekuje, były wprowadzane w sposób racjonalny, sensowny, jak najszybciej się da, ale żeby przede wszystkim miały szansę na to, żeby uzyskać większość. Dlatego, że tu nie chodzi o jedną czy drugą deklarację rzucaną w przestrzeni publicznej, tylko chodzi o to, żeby przede wszystkim doprowadzić do pełnej równości. Tu chodzi o to, że... I zobaczcie, przecież my obaj reprezentujemy coś, co się nazywa centroprawicą. Zobaczcie, jak nieprawdopodobna zmiana się dokonała na polskiej scenie politycznej w mentalności ludzi. Moim zdaniem to między innymi PiS sobie strzelił w stopę, szczując, wywołując ten temat. I teraz trzeba mieć odwagę, żeby stanąć w prawdzie i powiedzieć, tak, będziemy bronili wszystkich, którzy są atakowani. Będziemy bronili równości, będziemy bronili tego, żeby wszyscy mieli takie same prawa. Krok po kroku. I tu nie chodzi o to, żeby się ścigać na deklaracje. Tylko chodzi o to tak, żeby zacząć od związków partnerskich, żeby zacząć od tego, żebyśmy mieli wspólne prawa. Przecież to jest jakiś absurd, żeby dzielić ludzi takich, którzy się kochają w taki sposób, kochają w inny sposób, kochają kogoś innego, mają inne prawa, nie mają prawa odwiedzić osoby w szpitalu, nie mają prawa być traktowane w sposób równy. Od tego musimy zacząć. I jest tego na szczęście bardzo blisko. Bo ta rewolucja jest w was. I teraz myślę, że krok po kroku dojdziemy do tego, że po prostu wszyscy będziemy mieli równe prawa. Ale najważniejsze jest to, że się standard kompletnie zmienił. Dzisiaj każdy, kto próbuje szczuć, dzisiaj każdy, kto próbuje się naśmiewać, dzisiaj każdy, kto nawet pozwala sobie na dowcipy albo używanie języka z poprzedniej epoki, dzisiaj każdy, kto nie ma szacunku do flagi tęczowej, która przecież niesie ze sobą tak pozytywny ładunek tak pozytywnych emocji, ten powoli nie ma czego szukać w wyborcach nowej generacji. Z tego się bardzo cieszę. I na koniec powiem wam jedno, że bo my się akurat w tym momencie konkretnym się różnimy z Donaldem tym, że ja pełnię urząd prezydenta, podejmuję codziennie decyzje. Donald był premierem, przewodniczącym rady, więc podejmował je przez wiele, wiele lat, ale akurat dzisiaj podejmuję te decyzje. I zawsze jest tak, że zawsze nie wystarczy.
Bo zawsze organizacje rzecznicze powiedzą, mógłbyś być bardziej odważny, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące właśnie równouprawnienia, jeżeli chodzi o kwestie osoby innej orientacji seksualnej. Mógłbyś być bardziej postępowy, mógłbyś dać więcej pieniędzy na osoby z niepełnosprawnościami. Bo zawsze, my zawsze chcemy więcej i bardzo dobrze. I to wasza generacja musi chcieć więcej. To wy musicie przez cały czas na nas wywierać presję. Bo tylko dzięki temu będziemy w stanie iść krok do przodu w kierunku państwa, które jest nowoczesne, państwa, które jest otwarte, państwa, które nie znosi żadnego śladu braku tolerancji. I myślę, że o tym będziemy rozmawiać i tutaj absolutnie jest waszym zadaniem, żeby tę generację odrobinę starszą, która jest na scenie, dociskać, rozliczać. I wtedy jestem przekonany, że na pewno krok po kroku dojdziemy do tego, że będziemy żyli w państwie, którego jesteśmy dumni, które jest otwarte, które jest tolerancyjne i którym się na nikogo, nawet nie śmie nikt na nikogo szczuć. Dwa pytania z centrum. Pierwsze będzie od kolegi Krzysztofa. Proszę bardzo. Po co? Dobra. Ja mam pytanie z powrotem do tych Afgańczyków z Białorusi. Wypuszczać czy nie wpuszczać? Konkret, bo ile można, bo tak naprawdę unikają panowie odpowiedzi. I ja poproszę o konkret, bo jeżeli ich nie wpuścimy, to będą pokutować. A jeżeli ich wpuścimy, to Białoruś będzie wysyłać ich więcej. Z Bogiem. Dziękujemy bardzo. I drugie pytanie. Ja nazywam się Kamila Bik i przyjechałam z Mielca, z Podkarpacia. I chciałam się zapytać, bo jak wszyscy wiedzą, na Podkarpaciu jest największe poparcie PiS-u. Chciałam się zapytać, czy panowie mają jakieś plany, żeby to Podkarpacie jednak do siebie przekonać, szczególnie na tych wsiach na Podkarpaciu. Dziękuję. Teraz włożymy Martę Antonka. Bardzo zapraszam serdecznie. Dzień dobry, ja się nazywam Agata i Jerzek Ślązoczką. Pochodzę z Jastrzębia Zdroju koło Rybnika. Dużo mówimy o śląskości, o tym Śląsku, ale ja mam konkretne pytanie. Czy my Ślązacy, czy my Ślązaczki doczekamy się w końcu języka śląskiego uznanego za język regionalny? Czy ktoś zauważy naszą mniejszość? My jesteśmy. Jo jeszcze godum, bo mnie starka nauczyła, ale moi bajtle godać nie bydum, bo ten język umrze. My potrzebujemy dzisiaj zająć się językiem śląskim. To jest ważna część kultury śląskiej, śląskości. To jest proste. Język śląski jest językiem. Czy zostanie to uznane? Czy panowie, pan Donald, pan Rafał zrobią coś z tym? Dziękuję. Katarzyna Kolerska, Kraków. Do pana, panie prezydencie, pytanie. Kiedy tak zwane rondo praw kobiet będzie rondem praw kobiet? I do panów obu. Kiedy legalna, bezpieczna aborcja będzie dostępna w Polsce? No to słuchajcie, proszę bardzo. Słuchajcie, no garść prostych pytań na koniec. I ja wylosowałem los, żeby zaczynać. Po kolei, może nie po kolei, tylko szybko. Ja nie mogę inaczej. Żona ze Śląska, kocham Śląsk, godka śląska, tak. Jest projekt, ja uważam, że absolutnie, absolutnie tak i koniec, stawiam tutaj kropkę. Drugie pytanie, słuchajcie, a mianowicie znowu, bo mówimy o tych zmianach, jeżeli chodzi o aborcję. Zobaczcie, jak się zmieniło stanowisko, znowu, partii centrowo-prawicowej.
jeżeli chodzi o kwestię aborcji. I ja uważam, że i to też jakby jest powodowane tym, że myślimy w sposób nowoczesny, że przestaniemy tylko i wyłącznie gadać o prawach kobiet, tylko na serio je traktujemy i wykonujemy ruchy, których jeszcze parę lat temu nikt by nie przewidział. I absolutnie jestem przekonany, że ta zmiana stanowiska Platformy, z której jestem bardzo, bardzo dumny, to jest krok we właściwą stronę. I wszyscy kompletnie zaczynamy od lat, niektórzy zawsze tak myśleli, ale widzę olbrzymią zmianę, jeżeli chodzi o myślenie w tych sprawach. Bardzo się z tego cieszę, bo chyba nie ma nic bardziej fundamentalnego, jeżeli chodzi o kwestie praw kobiet dla nas wszystkich, jako ludzi, którzy są odpowiedzialni. Jeżeli chodzi o kwestię ronda, są decyzje, są wnioski, będą decyzje Rady Miasta i radnych, które ja respektuję, ale moje zdanie znacie, bo ja je wielokrotnie w tej sprawie wygłaszałem i mam nadzieję, że ta decyzja będzie szybko. Jeżeli chodzi o Podkarpacie, słuchajcie, ja na Podkarpacie byłem wielokrotnie i może słuchajcie bez szczegółów, bo nie chcę nikomu problemów narobić, ale generalnie rzecz biorąc, tam są takie powiaty, w których ja dostawałem 10%, 15% głosów, ale są też takie, w których dostawałem 30 parę. Dla mnie to była zagadka, dlaczego? I okazywało się, że tam są po prostu samorządowcy, którzy się nie boją. Tam są jednak ludzie, którzy się angażują społecznie. Tu nie chodzi nawet o partie polityczne, bo tam partie polityczne po prostu są dosyć słabe na Podkarpacie opozycyjne, taka prawda. Ale oni się nie boją. Nie boją się mówić prawdy, nie boją się stawać czasami wbrew politykowi, wbrew proboszczowi, który akurat tam bardzo często chce uprawiać politykę z ambony. Mówią prawdę. Mówią choćby o tym, że my jako samorządowcy, ja jako prezydent Warszawy pomagaliśmy w momencie, kiedy była powódź, budowaliśmy tam drogi, bo uważamy, że to nie jest żadna sztuka wystąpić na wiecu w Warszawie, w Krakowie czy w Poznaniu, tylko właśnie trzeba jechać tam, gdzie nie jesteśmy kochani, może też czasami nie jesteśmy do końca rozumiani. I najczęściej się okazuje, słuchajcie, że to właśnie pomaga, dlatego że się okazuje, że często przynajmniej ja słyszałem, że oto pan nie jest taki straszny, jak nam się wydawało, można z panem porozmawiać, tylko trzeba chcieć. I to jest oczywiście wielkie dla nas wszystkich zadanie, ale więcej, słuchajcie. Tu jest właśnie potrzebne wasze zaangażowanie, bo Donald mówił o tym pilnowaniu wyborów i myśmy już to robili przez wielką akcję społeczną w tych wyborach prezydenckich, tylko oczywiście dzisiaj to trzeba zrobić w sposób systemowy. Ale właśnie wasze zaangażowanie jest tutaj konieczne, jeżeli mamy osoby z Podkarpacia. Bo często jest tak, że jak się tam pojawi polityk, to od razu jest ściana. Nie ma rozmowy. Mi często mówią tak, słuchaj, jak przyjedziesz, jak będzie obrandowana Platforma, to w ogóle nie wjeżdżaj, bo nikt z tobą nie będzie rozmawiał. Przyjedziesz jako samorządowiec? Może tak. Przyjedziesz jako osoba prywatna? Na pewno. Teraz chodzi o to, że wy musicie nam pomóc dotrzeć ze zwykłą rozmową. Żeby nie było tego od razu zamknięcia, bo PiS przecież nad to pracuje, wydaje miliardy na propagandę, żeby od razu się wszyscy zamknęli jakby na dialog. I tu macie olbrzymią rolę do spełnienia, żeby pomóc nam nawiązać kontakt, rozmowę, bo przecież my tacy straszni jesteśmy w rzeczywistości, jak się nas czasami maluje. I to jest olbrzymie zadanie też do wykonania razem, jeżeli chodzi o te miejsca, w których no, opozycja nie jest do końca popularna. I ostatnia rzecz, krótko, słuchaj, bo tak, to rzeczywiście jest tak, że jeżeli chodzi o kwestie migracyjne, to my nie mówimy tak, nie, bo sytuacja jest piekielnie skomplikowana. I dzisiaj, słuchajcie, co my robimy? Ja uważam, ja jako samorządowiec mówię jedno, konkret. My rozmawiamy o ludziach na granicy. Pierwsze, co to trzeba im natychmiast pomóc, ale z drugiej strony tak, my musimy i mamy taki obowiązek wobec Unii Europejskiej, że ta granica musi być szczelna. Ale przecież rząd sprowadził ponad 1000 Afgańczyków do Polski. Tych, którzy pomagali naszym żołnierzom. I naszym zadaniem jest im pomóc natychmiast. My samorządowcy to robimy. To my to robimy. To do nas dzwonią, wyobraźcie sobie. Najpierw szczuli na uchodźców, potem pod presją opinii publicznej ich sprowadzili, a potem dzwonią do nas i mówią, no to teraz pomóżcie, weźcie na to odpowiedzialność. I my ją bierzemy. Tak, my będziemy pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. I będziemy podejmowali na pewno decyzje takie, które są decyzjami racjonalnymi. Nie będziemy się odwracać od wszystkich potrzebujących, ale będziemy budowali na tych decyzjach, które wspólnie żeśmy wypracowali, które są decyzjami odpowiedzialnymi. Bo trzeba pomagać wszystkim tym, którzy tej pomocy potrzebują, ale to nie może być tak, że będziemy to robili w sposób, który nie zagwarantuje kontroli nad całym procesem, bo będziemy z powrotem w roku 2015. A jesteśmy o 6 lat mądrzejsi, o bardzo wiele doświadczeń w tej sprawie. Więc naprawdę myślę, że żadnego z nas nie musicie tutaj podejrzewać o brak trzeźwej oceny sytuacji, ale też o jakiekolwiek tchórzostwo.
bo Donald Tusk jako przewodniczący Rady Europejskiej, ja oczywiście w mniejszym zakresie, z mniejszą odpowiedzialnością, myśmy się nie bali podejmowania decyzji. To ja byłem zawsze atakowany za to, że powiedzieliśmy tak, jesteśmy gotowi również pomóc 7 tysiącom osób. Nic by się wtedy strasznego nie stało, gdybyśmy pomogli 7 tysiącom kobiet, dzieci tymczasowo. I co? Od rana do nocy byliśmy bici za to. Od rana do nocy używano tego tylko po to, żeby szczuć. Więc my się nie boimy. My tu mamy naprawdę twarde kręgosłupy w tej sprawie. Ale ponieważ jesteśmy poważnymi ludźmi, poważnymi politykami, musimy postępować w sposób racjonalny. I czasami nie ma prostej odpowiedzi tak lub nie. Bo tym konkretnym ludziom trzeba natychmiast pomóc. I tu się wszyscy zgadzamy. Pytanie, co dalej? Pytanie, jakich tam będzie? 10 tysięcy, 15, 20? Przecież to nie dzieje się tak od siebie i znikąd. I dlatego my będziemy odważni. Ja będę odważny i pokazywaliśmy to wielokrotnie, że tutaj tej odwagi nam nie brakuje. Natomiast tak, musimy być też racjonalni. Czasami to boli i czasami to jest coś, co uwiera nas trochę w bucie jako polityków, że czasami no nie można tylko i wyłącznie kierować się sercem. Ale jeżeli choć ktokolwiek się choć trochę sercem, jak mówiłem wcześniej, empatią nie kieruje, to nie krzucha innego zawodu. W sprawie tych konkretnych Afgańczyków akurat odpowiedziałem bardzo konkretnie co do procedur, jakie powinniśmy wykonać. Co do ogólnej zasady, tak, odpowiedziałem bardzo konkretnie. Dostarczyć natychmiast pomocy medycznej i żywnościowej, następnie tę grupę ludzi w momencie, kiedy przekroczyli polską granicę, odwieźć do ośrodka przeznaczonego dla cudzoziemców i rozpatrzyć indywidualnie każdy wniosek o azyl polityczny. I mogę jeszcze raz powtórzyć tę bardzo konkretną, powiedziałbym nawet ryzykownie konkretną odpowiedź. Polska powinna w tej kwestii przestrzegać przepisów, jakie ma sama przyjęła na siebie, europejskich i międzynarodowego prawa dotyczącego między innymi azylu politycznego. Jeśli będziemy to robili w sposób możliwie perfekcyjny, to z jednej strony będziemy mieli czyste sumienie, że jesteśmy w stanie sprostać takim humanitarnym standardom, a z drugiej strony nie wpadniemy w ryzyko, w pułapkę w pełni otwartych granic dla każdego. Na pytanie, czy mamy wpuszczać Afgańczyków do Polski, odpowiedź brzmi nie. Mamy do Polski wpuszczać tych, którzy zasługują na azyl polityczny i wypełniają pewne standardy. Koniec, kropka. Warto też sobie wreszcie uświadomić, bo to są też czasami takie zakłamania, one często wynikają z dobrej woli, ale generalnie azylantów politycznych przyjmuje się z kraju sąsiedniego. Jeśli ktoś ucieka z kraju z powodów politycznych i przemierza kraje, które go nie prześladują, on powinien złożyć wniosek o azyl polityczny w najbliższym kraju, w którym nie ulega prześladowaniom. Niezależnie co myślimy o Łukaszence, ja myślę same złe rzeczy, znam go z dawnych lat bardzo dobrze, niech żyje wolna Białoruś, tam widzę flagę białoruską, więc... Ale akurat jeśli chodzi o grupy Irakijczyków i Afgańczyków, to on organizuje przeloty do Białorusi. Są hotele w Mińsku wynajęte dla nich. Więc w jakimś sensie, jeśli chodzi o azyl polityczny, to on powinien być złożony w Mińsku. Bo Białoruś ich nie prześladuje, wręcz przeciwnie. Stała się dużym biurem podróży. Naprawdę tak jest. No, tak to zorganizował Łukaszenko. Wiemy dlaczego. Ma w tym i biznes, i robi nam kłopot. My nie możemy być bezwzględni, ale musimy być precyzyjni, jeśli chodzi o przepisy. I nie możemy ulec, ja wiem, że serce czasami tak podpowiada, ale my nie możemy mieć kontynentu i państwa bez granic, bo przepadniemy. Znaczy tak po prostu nie przetrwamy, no taka jest prawda. Więc trzeba tu mieć zmysł etyczny, zmysł praktyczny i trzymać się procedur, no bo do tego jest państwo powołane, żeby trzymać się przyjętych na siebie procedur. Co do śląskiego języka. Ojca dzieci robić nie na, uczyć nie należy. Ja walczyłem przez kilka lat i walczyłem status języka kaszubskiego. Jestem Kaszebą. Ślązacy muszą się o to postarać. Jak Kaszub... Ale zaraz, spokojnie. Proszę mi nie mówić, że składacie projekty, bo ja w waszym imieniu składałem projekt o uznanie języka śląskiego za język. Szczerze powiedziawszy, to pana... Nie wiem, czy pan był już na świecie, kiedy taki pierwszy projekt ze mną negocjowano. Na
Zaraz pan dostanie mikrofon. Problem polega na tym, oczywiście ma pan rację, ja pamiętam tamten projekt. Projekty o językach są różne. Na przykład jedna z wersji projektu uznania śląskiego za język wymagała niezwykłych kosztów. I to był ten czas, kiedy myśmy rzeczywiście kompletnie na nic nie mieli pieniędzy, tego głębokiego kryzysu finansowego. Wiecie, z czym się wiąże status języka regionalnego czy mniejszości etnicznej, tak jak jest w przypadku kaszubskiego. Wiąże się z zobowiązaniami dotyczącymi nazewnictwa, tłumaczy w urzędach, etc., etc. To są bardzo poważne koszty i na samorząd, i na państwo nałożone. Więc trzeba tak sformułować projekt ustawy, żeby ona była jakoś, no, szczególnie mówiłem o tych czasach, kiedy pieniędzy na wszystko brakowało. Ale ja naprawdę głęboko się nie zgadzam z takim postawieniem sprawy, bo macie najsilniejsze lobby w parlamencie od zawsze. Nie ma liczniejszej grupy w polskim parlamencie od śląskiej. Jak się ktoś nie chce naprawdę, ja nie mówię o pani, tylko mówię o pani posłankach i posłach. Ale mnie nie interesują tu losy pojedynczych posłanek czy posłów. Macie być skuteczni. Dlaczego wy się pytacie, kto za was coś załatwi? Dlaczego chcecie Trzaskowskiego przekonywać do związków partnerskich? Pomóżcie przekonać tych, którzy są na razie nie do przekonania. To może do babci swojej trzeba pojechać i ją przekonać, bo jego nie trzeba przekonywać. Proszę mnie nie przekonywać do języka kaszubskiego. No śmiało. Proszę zorganizować jeszcze raz akcję na całym Śląsku, że wybierać będziecie tylko tych, którzy podpiszą swoją krwią zobowiązanie, że przeprowadzą tę ustawę. Ja pani powiem coś i proszę to potraktować serio. Jeśli śląskie parlamentarzystki i śląscy parlamentarzyści w tej sprawie chociaż raz będą zjednoczeni, to nikt im nie zafika. Nikt, bo to jest taka siła. Nas, Kaszubów, było 6 w parlamencie, w Senacie i w Sejmie. I żeśmy tak wszystkim po głowach skakali, że uzyskaliśmy to, o co się biliśmy. Także też życzę wam takiej skuteczności. Dochio. I tak się... Dochio, no jo. No, i banda dobrze. Szanowni Państwo, Robert Tuski, Jakub Trzaskowski. Tutaj, a fotografów na górę i poprosimy o jedno wspólne zdjęcie wszystkich uczestników kampusu na otwarcie. Zapraszamy tu stopień niżej. Robimy wspólne zdjęcie ze wszystkimi uczestnikami. Prośba, żebyśmy zostali w tym, jak jesteśmy. Wtedy wyjdzie fantastyczne zdjęcie. Pomachajcie do nas może.
prezydentem stolicy Litwy, czyli Wilna. Godzina 10. Cała część kampusu festiwalu jest scena, więc należy się pani obawiać.